A zatem opuściliście blok habitalny, pozostawiając biedną Lili zszokowaną, ale i prawda, zostawiając jej cień nadziei. No i takie pytanie moje, co dalej zamierzacie robić? Może to nie jest jeszcze absolutny mrok, ale snują się po niebie gęste chmury. Trudno jest powiedzieć, czy dzień już doszedł do południa, czy południe przeminęło, ponieważ jest tutaj tak samo ciemno, gdy wędrujecie tymi ciasnymi uliczkami, prawda, Koskarli, jak każdego poprzedniego dnia. I teraz takie moje pytanie, gdzie się udajecie? Patrząc na zegarki, możecie wykoncypować, że jest gdzieś tak godzina, powiedzmy, 14. Jednak spędziliście trochę czasu buszując po świątyni, pytając się tej Lili tutaj, sprawdzając różne, prawda, miejsca. Wychodzicie z tegoż bloku, wita was typowa pustka, chłodne powietrze wieje z tej długiej ulicy prowadzącej na wschód. A wy gdzie zmierzacie? I jakie oczywiście tam macie przemyślenia, idąc sobie tak drogą, dyskutując, tak? Jeśli chodzi o plan, to najpierw zajrzałbym do domu związkowego, później do domu pomocy. No i w nocy zastanowił się na te duchy, albo na prewentorów, albo na cokolwiek takiego. Gerhard wyjmuje z paczki papierosów jednego szluga, wkłada go sobie do ust, odpala. Częstuje braci, ktokolwiek tam chce zapalić. A Sirus bardzo chętnie. Quint tak samo. A widzisz, że Walter po prostu swoje ćmi cały czas, że tutaj wyjmujesz papierosy. Panowie, czy któryś? Walter już był na to przygotowany, już palił. Tak, widziałem, jak podałeś Quintowi całą paczkę. Przez przypadek. Wiesz o tym. Nie wiem, bo z daleka przyciągałem. No to zabierz sobie. Bo zamiast ci podać papierosa, rzucił w ciebie kartonikiem. No to moi panowie, jak udajecie się w takim razie do tego domu związkowego, tak? Znaczy właśnie to jest, ja jeszcze będę kontynuował. Podaję papierosy i mówię, bracia, mam takie jedno przemyślenie. Po tym dzisiejszym dniu i wczorajszym, jak któryś z was zauważył, bardzo zresztą słusznie, te nocne upiory atakują, porywają tylko ludzi genetycznie czystych. Dlatego ten odzyskiwacz Sykes i jego świta podulowców jest bezpieczna w nocy. Dlatego o tym mówił. Skoro tak, to powiedzcie mi, czemu prewentorzy nie boją się w nocy wartować, chociażby przy tym tunelu? Widzieliśmy ich z okien hostelu. Może dlatego, że tunel, no, co by nie patrzeć, nieopodal posterunku jest. No, troszkę nie bardzo. Jest jednak spory kawałek. Z jakieś tak na oku 300 metrów. Jak rozumiem, Juri... Myśmy ich tam widzieli? Nie. Czy pod maglewem byli, tak? Nie, wy widzieliście ich tutaj. Tu jest tunel. Siódemka. Z okna hostelu ich widzieliście, tak? Tak. Tu jest tunel prowadzący taki wielki zjazd, jak powiedziałem wtedy, opancerzony takimi płaszczami rokrytowymi, solidnymi, który prowadzi do arterii handlowej, która jest, powiedzmy, taką podziemną formą wielkiej autostrady, gdzie takie kolosalne ciężarówki transportowe już rozprowadzają bardziej detalicznie dobra do danych miejsc. W Koskarli jest to najczęściej zamknięte i rzadko kto tam kursuje, ale niemniej jednak czasami ktoś kursuje, jest to taka droga, którą można wyjechać, tak? Natomiast najczęściej, z tego co wie Walter oraz Gerhard, przynajmniej będąc tutaj na Scintilli przez jakiś czas i życie Sibeliusa badając z różnych stron, tego typu zjazdy handlowe zamykane są właśnie z najbliższych posterunków. Dlatego też posterunek tak daleko nie jest,
żeby można było, tak jak tutaj widzicie po mapie Koskarli, patrolować stację maglewu, ale i odciąć na przykład i wzmocnić wjazd do arterii handlowej. I tak to się ma w praktyce. Chodzi o to, że posterunek jest bardziej takim kontrolnym bunkrem, który ma całą masę właśnie mechanizmów odpowiedzialnych za sprawowanie pieczy nad przynajmniej tą częścią Koskarli, gdzie są wszystkie najważniejsze węzły infrastrukturalne. W każdym razie, bracia, na taką wartę trzeba dojść i z takiej warty trzeba zejść, a jakbym wiedział, że po dzielnicy grasują upiory w nocy, nie stałbym sobie tak spokojnie, nonszalacko, jak żeśmy ich widzieli. Nie wykazywali zdenerwowania ani nic takiego. W związku z czym moje podejrzenia są takie, że albo współpracują z upiorami, albo wiedzą coś więcej na ich temat. A zgadzam się więc z bratem Quintem, że powinniśmy się udać do domu związkowego, ponieważ podejrzewaliśmy również, że te narkogangi mają związek z prewenterami. I tak myślę, że po sznurku dojdziemy do kłębka. Albo ci prewentorzy są po prostu głupi. No, powiedz mi, bracie, jak byłeś na posterunku, czy wyglądali byłem. Na... Wyglądali na coś ukrywających i zbyt inteligentnie to nie wyglądali. Ale jednak głupi nie byli. Jednak coś tam kryli, że całej prawdy nie mówili, ten dowódca na tymże posterunku wydawał się bardziej kukłą niż dowodzącym. Skoro tak mówisz, bracie, to no chyba nie wygląda na to, żeby prewentorzy byli głupsi od mieszkańców tej dzielnicy, a mieszkańcy się chowają po domach, barykadują i tym podobne, więc stąd takie przemyślenie mnie naszło. Mieszkańcy nie są uzbrojeni, ale cóż, tak czy inaczej, na tym posterunku czuć herezję na kilometr. Smród no, herezji tam się unosi gęsty. Przypominam ci, bracie, że Lili była uzbrojona. No w każdym razie zgadzam się z bratem Quintem, że powinniśmy najpierw zajrzeć do domu związkowego, może znajdziemy jakieś poszlaki dotyczące tych prewentorów i upiorów. Jest w sumie jeszcze jedna możliwość, moglibyśmy przydybać tego nadzorcę na posterunku gdzieś, jeśli byłby sam, albo spróbować go wywabić jakoś. Może być trudne, bo teraz będą go mieli bardziej na oku, powiedzcie. Pewnie tak. To też skoro tu jakiś arbitrator przyszedł i się zainteresował, mimo iż zwykła sprawa papierkowa, to... Poza tym on nigdy nie chodzi sam. Przynajmniej Lili nie widać tego. Zawsze jest ktoś inny na posterunku, na patrolu. Lili go spotkała samego. No ale nie samego, po prostu ktoś odszedł. Ten jeden zdybającego. Ale był pod, ona wam opowiadała o tym, że był pod kontrolą, tylko ten jeden z prewentorów dosłownie na chwilę spuścił go z oka, bo tam ktoś wezwał. Przez przypadek coś tam zauważył, jakieś zajście na targu i odszedł na kilka kroków. I no, Lili to wykorzystała. Liczyć tylko na coś takiego. Właśnie dlatego nie musimy na coś takiego chyba, że na coś takiego wywołać. Właśnie specjalnie wywołamy jakieś takie zamieszanie. Zamieszanie i wtedy prewentor sobie odejdzie, a my znikniemy z panem nadzorcą. No. Jest to jakiś plan. Jednak wizja rozruchu w umyśle Waltera no jest dosyć mroczna. Nie ma szkoda tworzyć rozruchu. Wystarczy jakieś małe. Bo ja wiem. Zamieszanie. Nic więcej. Nie trzeba od razu tworzyć całej rewolucji. Nie trzeba tworzyć rewolucji, ale musimy zadbać o to, żeby nas tam nie widziano. To musi być coś takiego... Żeby nas z tym nie skojarzono. Dokładnie. Panowie, kogoś będzie można przekupić, jestem pewien. Menty czy inne te, one zawsze potrzebują pieniędzy.
Problem jest taki, żeby nas nie wydał. Ale to już... nie od nas zależy. Bracia, chodźmy do tego domu związkowego, zobaczmy, co tam się dzieje, a później zdecydujemy, co dalej. I może przy okazji się napijemy kolejkę czy dwie. Mhm. Tak. Więc zmierzacie do tego domu związkowego. Ta wielka bryła już widać tutaj na tym skwerze między megablokami. W ich cieniu się kryje. Taka kwadratowa, prosta. Z wnętrza, z otwartych drzwi sączy się jakaś muzyka. Tam na piętrze widać okna, przez które jacyś mężczyźni, dość brudne okna, umorusane. Jacyś mężczyźni tam siedzą sobie. No i obserwują to, co się dzieje przed knajpą. No teraz sama knajpa, widzicie, ma takie olbrzymie żaluzje metalowe, które są obecnie podciągnięte. Chociaż w niektórych miejscach opuszczone na amen. To nie jest specjalnie nic nowego, ponieważ we wszelkiego rodzaju podobnych konstrukcjach, w innych przynajmniej dzielnicach, tego typu budynki też mogą służyć jako awaryjne, na przykład miejsca umocnienia się oddziałów właśnie prewentury lub coś w tym rodzaju. Są najczęściej to budynki stawiane przez te wszystkie kompanie, które zatrudniają tych pracowników, a zatem im muszą być odporne na plądrowanie. Przynajmniej tak by się wydawało. No dobrze. Wy tam się zbliżacie i takie pytanie. W jakim składzie wchodzicie? Wszyscy czy jak? Może tylko ci najbrzydsi. A może podzielimy się tak. Ci, którzy byli na posterunku, nie wejdą, skoro jeden z naszych już wydał, że jest arbitratorem, a podejrzewamy, że prewentura ma coś w konszachtach razem z tymi narkogangami, to może lepiej się nie wydawać i wy trzej sami wyjdziecie. Jest przynajmniej większa szansa na to, że was nie dołapią. Mhm. To jest bardzo słuszna uwaga, bracie Clint. A my po prostu może przespacerujemy się po targu i może się czegoś ciekawego dowiemy. Znajdziemy jakiegoś ciekawego rozmówcę. Albo ja bym może najpierw... zorganizujecie tą dywersję, jakby ten Dlatego najpierw trzeba się rozeznać w nastrojach ludzi z nimi. Pogadać tak czy inaczej, ewentualnie znaleźć jakichś ludzi odpowiadających do tej roboty. W takim razie Cyrus, Gerhard i Stanton. Możecie się przenieść na lokację 9. Jesteście tutaj na wejściu do takiego wielkiego, prawda, tego budynku. Drzwi są otwarte. Zaraz po wejściu widać takiego wielkiego dryblasa. Ten pan stoi obok takiego korytarzyka prowadzącego gdzieś tam na zaplecze, niknącego w ciemności, oraz obok schodów prowadzących na górę. Popycham brata Cyrusa, żeby poszedł przodem. Natomiast tam dalej rozlega się widok właśnie na taką wspólną salę z licznymi stolikami i gdzieniegdzie siedzącymi jakimiś ludźmi. Blat od knajpy też wam się rysuje przed oczami. Natomiast z wnętrza sączy się jakaś taka drętwa muzyka odgrywana na cholera wie czym. Prawdopodobnie jakimś starym urządzeniu, które jeszcze tam zipie. Cyrus, żując jeszcze niedopałek swojego papierosa między zębami, wchodzi tutaj do środka, ale tak wolnym krokiem, bo spostrzegając dosyć groźnie wyglądającego osobnika, biorąc go za bramkarza, woli tutaj on się ten dryblas, on tak, wiecie, ręce ma założone na piersi, na sobie jakieś takie, taka kamizela, ramiona odkryte, poznaczone tatuażami, zaś w ręce trzyma taki długi, zagięty nóż i się nim bawi, grzebiąc sobie pod paznokciami. Nie?
Jak was tylko ogląda sobie, chociaż po bliższej egzaminacji zauważacie, że pod pazuchą ma dobrze wyeksponowany jakiś pistolet, którego się wcale nie wstydzi kryć, ale po prostu trzyma go pod kapotą troszeczkę. Co więcej, jak dalej spoglądacie, znajduje się tam głębiej leniwie oświetlona właśnie sala z prostymi stolikami. Przy niej zaś ślęczą lokalni, gaworząc ze sobą w konfidencji, jakby bojąc się uronić niewłaściwego słowa. Za zagiętym blatem stoi starszy, siwiejący mężczyzna. Barman. Widać podobnie wymizerowany jak i reszta, lecz z zapałem wykonujący obowiązki. Na ścianie za nim nie ma wiele asortymentów, głównie tani amasek w różnych rodzajach i permutacjach. Coś, co w wyższych partiach metropolii stanowiłoby towar z niższej półki, tutaj zajmuje zaszczytne miejsca, jeśli w ogóle tak można je nazwać. Na ścianach między oknami widnieją łuszczące się malunki przedstawiające niegdysiejszą świetność rejonu, złote dni, propagandowe sylwetki robotników maszerujących do pracy. No dobra. No i ten facet się wam tylko spojrzał tak z ukosa, ale nie ma żadnych wątów. No co panowie, po jednym. Ano? No to do baru. Po jednym. Okej, to wstępujecie tutaj. W głąb tej sali. Bo tak rozglądam się za kontuarem, w sensie za barem. No tutaj. I tak, mam, dobra, poczekaj. O, przepraszam, nie chciałem państwu przeszkadzać. A, tutaj. Dobra. Dobrze, taki siwiutki mężczyzna starszy podchodzi. No, gdzieś tam się w pobliżu jeszcze krąży jakiś serwitor. I on tak... Słuchaj, czy mogę coś podać? No właśnie, Gerhard dwa razy uderza pięścią w stół i pokazuje na palcu trzy. Skinął głową. Idzie tutaj pod taką półkę, wyciąga z lekko chłodzonego, z lekko chłodzonej takiej kasety trzy butelki, które podchodząc z powrotem odkorkowuje i mówi po ćwierć trona. Wróci stamtąd. No, wyciągam i podaję. Czyli będzie po ćwierć trona, czyli 75%, tak? No dobra, to podam logicznie. Zwracam się do barmana. Szukamy kogoś. Saul Arbest. Mówi ci to coś? Wiesz, że on tak się nerwowo spogląda. Szczególnie na tamtych osiłków siedzących w tym rejonie. I tamtych. Ci, co sobie tutaj... Generalnie jest taka dziwna atmosfera, że kiedy spoglądacie na tych biedaków, bardziej wyglądających na robotników, którzy sobie spędzają tutaj czas, to oni w takiej konfidencji nachylają się ze sobą, są bardzo cisi, ale jednak piją alkohol, bo tego potrzebują najwidoczniej. Natomiast tamci, tam na przykład tutaj przy tym głównym takim przejściu jest taka grupka czterech warchołów, która ze sobą głośno dyskutuje, wali się szklanicami i sypie jakieś głośne dowcipy, wybuchające jakiś czas śmiechem. I oni tylko raz was omietli, ale spostrzegając, że macie broń, tak wzruszyli ramionami. Natomiast ten barman mówi: Arbest, ja nie wiem, a kto to jest Arbest? To jest jak to jest jeden z robotników, to ja nie wiem, człowieku, tu jest dużo ich przychodzi. I podaję wam to oczywiście. Cirrus tak dziękując spogląda na współtowarzyszy i gestem ręki wskazuje stolik w rogu. Tak, co by oni nie chcieli się znacznie pokazać. Co by omieść dokładnie. Omieść całą salę, żeby tam przysiąść. O czym rusza tam i idzie w taki sposób, specjalnie zwalniając przy stoliku z którema driblasami, aby lekko przysłuchać się tym, co mówi. Okej, widzę, że wszyscy tak bardzo sprytnie pomyśleliście. To w takim razie test nasłuchiwania to jest awareness plus 20. Bo oni gadają dość głośno, aczkolwiek nie starają się specjalnie ukrywać, tak? Znaczy, kiedy... To jest talent, tak? Ja już nie pamiętam. Awareness skill.
Jak sobie otworzysz swoją Combat kartę... Combat Actions? Tak. Nie, poczekaj. Weź sobie w management, otwórz swoją kartę i tam będziesz miał skill. No, jak sobie otworzysz w managementie full sheet... Awareness? Tak, plus 20. Awareness, plus 20. Tylko 20 napisać. Tak. Dobra, wszystkim się wam udało. Więc tak, najpierw Sirus, ponieważ on jako deklarował jako pierwszy. To będzie tak. Sirus przeszedł obok, tak zasłuchał troszeczkę. Jeden z tych, taki dryblas ciemnoskóry z potatuowaną gębą, jakimiś takimi posklejanymi, tłustymi włosami. Już tam stwierdza. Jak się stąd, kurwa, nie wyniesiemy szybko, to będą problemy, mówię. A drugi z kolei powiedział... pierdolisz. Stare powiedzenie jest, póki jest dopływ, to się pije, tak? Tak samo jakby ci mieli zaraz kegę odłączyć. Co, masz, kurwa, nie dopijać? Póki płynie, to się pije, nie? Natomiast kto inny tam powiedział... To zasłyszał z kolei Gerhard, ten taki wąsal z obwiązanym bandażem łbem. Jak tylko rzucił wam okiem, nie? I tak bardziej w konfidencji już powiedział, że jak będzie trzeba, to się, no, lunca się ukróci. Może nas tutaj trzymać, ale nie za długo. Póki co płaci i masz rację, to niech płaci. A ten najbardziej w konfidencji, ten co stamtąd go zasłyszał, jeszcze się bardziej tak nachylił i już prawie szepcząc, chyba zauważając, że wy przechodzicie obok, dorzucił, chłopaki, my się powinniśmy stąd wynieść od zaraz. Co z tego, że płynie, tak? Woda może płynąć zysk, może płynąć ten, ale jak tak jesteś przyssany, to musisz uważać, żeby ci przez przypadek do tego kega trucizny nie podłączyli. A ja tutaj, kurwa, syf taki kanałowy wyczuwam, że powinniśmy się stąd zwijać. Czy lunc chce, czy nie, ja wam mówię, w żyłach to czuję. Taka mniej więcej konwersacja. Jakieś takie niezadowolenie pośród nimi. Tyle, żeście zasłyszeli. Jakieś takie mieli obawy, tak? Ale potem z powrotem przeszli w taki tryb gadania o pierdołach. Ktoś tam się podśmiewa, że... A tam, kurwa... Słyszałeś, że masz... Słyszałem, że jakąś tą dziewoję, żeś się przygruchał sobie z jednego z habitatów, co? No pewnie. Chciała, wiesz, mi oddać wiele rzeczy za to, żebym ją wziął obronę i wyprowadził z tego gnojowiska. A ja poprosiłem o jakieś inne dobra, wiesz jakie, nie? A dupeczka z niej niezła. Zaczęli się śmiać, znowu sztukać tam kuflami i tak dalej. Stamtąd spogląda na tą stół i tam jak się sytuacja, że tak powiem, rozgrywa. A, tam ci panowie z kolei, tam głębiej, praktycznie przy samym końcu. Takie dwa łyse osiłki, widać bardziej wprawni weteranowie. Tak nachylają się do siebie i oni z kolei bardzo, bardzo cicho szepną. Nie robią takiego zamieszania jak tamci. Wydaje się, że nawet powoli piją i coś... O czymś bardziej uważnie gaworzą, na przykład, wiesz, coś tam jeden na stole wylicza, próbuje jakby rysować palcem, tak jakby chciał coś wskazać i tak dalej. Wydaje się, że coś planują, coś rozgryzają, ale no cóż, niewiele więcej ponad to. To tylko taka, wiesz, impresja, którą wycedzacie, patrząc na nich, że oni jakby się... Byli czymś bardziej zaabsorbowani w swojej dyskusji, niż tylko takimi przyziemnymi sprawami. Sirus spogląda na samotnie pijącego pracownika. Próbuje go tak zlustrować, jego zachowanie. Tego? Mhm. Ten jegomość pije, patrząc przez okno i bardzo ciężko wzdychając. Widzisz, że on już ma kilka butelek obok siebie, chyba z trzy już opróżnione, a ciągnie z czwartej. Podkrążone oczy, wymęczona twarz, blady, taki zapuszczony i wzdycha ciężko,
dłonie się mu lekko trzęsą, jakby z jakiegoś dziwnego powodu, nie wiem, może z roznerwicowania. I na czymś straszliwie boleje. No i woli być sam. Cyrus wstaje. Idzie za plecami tutaj Gerarda, Gerharda. Wskazuje barmana, barmanowi na stolik, na który idzie, i na drugiej ręce ilość trunków, jakie ja przynieść w liczbie 2. I tak dosiada się tutaj. Przepraszam, zostawisz ci kolejeczkę? Nagle ten chłop się tak widzi, że w ogóle nie wie, co się dzieje, bo dosiadasz się, zamrugał oczami, już miał połknąć kolejną porcję piwska, prawda, z butelki. Jak patrzy, przysiada się Cyrus. Wystarczy jedno spojrzenie na twarz Cyrusa, żeby widzieć, że tu jakiś problem chyba jest. I tak najpierw zdębiał, patrzy się po tej jego twardej szczęce, tym zaroście i tak... Spokojnie, ja nic nie... Ale z kolejkę? No tak. On jest widać skonfudowany troszeczkę, jak nie wie, co się dzieje, ale powoli tak skinął. No dobra. Czy on byłby tak zapatrzony w to okno, że spostrzegł, że jesteśmy w trójkę? Na was się nie spogląda. Na was się okay. Nie spoglądał do czasu, aż przyszedłeś. A, widzisz. Nie mam z kim pić. Aha. Myślałem, żeś równy gość, że razem utopimy smutki w flaszce, bo co tak będę do szyby pił? Tobie też ktoś zaginął? No nie, ale wypłaty nie dostałem. No i boję się o to, że mi zaginą ludzie. A tobie kto zaginął? O, i tak, on tak widzi, że jak wspomniałeś o wypłacie, to chyba znalazłeś jakąś nić porozumienia, ponieważ tam już barman podchodzi, tam zostawia dwie butelki. Ponieważ ty zdecydowałeś się, że płacisz, no to spoko, żaden problem. Ale tamten wygląda na już takiego podmęczonego. Mimo wszystko dopija swoje piwo, chwyta za kolejne. I tak stwierdza, fogu straciłem. Wszystkich. Dlatego już sam jestem. Wiesz, co to znaczy, jak straci się rodzinę w pożarze? Nawet może gorzej by było, lepiej by było, gdybym ja widział ich tragedię, ale byłem wtedy w robocie, 2 lata temu. A kiedy wróciłem, samo pogorzelisko zostało. Nawet nie wiem, co się z ciałami stało. Nikt mi nie potrafi odpowiedzieć. Nigdzie ich nie zgłosili. Ale wiesz co, to nawet już się z tym pogodziłem. Ale że mojego kumpla, tego, co tutaj normalnie miałem kiedyś 4 do picia. Przychodziliśmy do tej knajpy, a teraz zostałem sam. I co się z nimi stało? W noc... Jednego dnia są, drugiego ich nie ma. Smutne jest to, smutne, tak, u nas też. Niestety, z roboty ktoś zniknął, no, mało go znałem, bo mówią, że dobry facet był. Ale co zrobić, nie? A może nawet znasz, bo tak, ja go nie znałem, ale... Powiadają, że Arbus, czy coś takiego... Jak się... A poczekaj, wiesz co? To ja zrobię test. Co ty tutaj masz? Tylko... Blatter. O, to jest ten skill, którego szukałem. Blatter to jest taka paplanina. Tak? To sobie możesz zrobić ten test. Zobaczymy, czy go zaomotasz. Makra, Combat Action. Advanced Skills. Otwórz sobie swoją kartę postaci i będziesz miał po prostu. Blatter. Bez dodatków. Tak.
3 stopnie sukcesu, no, a proszę. On robi... No dobra, więc zamotałeś nim, zdecydowanie. Facet tak słucha, wiesz, tych słów, tak sobie toczycie taką leniwą pogawędkę, aż w końcu... Arbest, tak, coś mi to mówi. Czekaj. Czy nie miał siostry? No może miał. Była tutaj jedna taka. Ostatnio przyszła. Czy ja wiem, kilka dni może. I co? Pytała się o jakiegoś Arbesta, Saula. Pamiętam, bo jestem tutaj codziennie, no i cóż, no, poza patrzeniem się przez okno niewiele mi zostaje, no. No nie jest, no. Powiadają, że ludzie znikają, nie? A na pewno. No nic, masz tu, napij się jeszcze. Dzięki. Dzięki. Tak zdycham, dosyć teatralnie. Ciężkie to życie w Postcarli. On tak skinął, no... No, gdyby nie przytułek, to i mnie by już tu nie było. Przynajmniej jeść co ma. A tak to bym zdychał z głodu na ulicy. Co ostatnio serwowali, bo mnie już szczury trochę zbrzydły. A tam jakiś gulasz tam z proteinową papką jak zwykle. Może dobre to nie jest, ale przynajmniej na dzień wystarczy. I dziś się tam muszę wydać, bo już ile można chlać. No może też się przejdę. Zjem coś pożywnego. Tymczasem dopij też i moje. Trzymaj się, chłopie. On jak, wiesz, zaskoczony. Dostał drugą dawkę, więc... No, twoje zdrowie. Tak uśmiecha się, kiedy odchodzisz i... Czyli się pociąga z butelki. No i tak, panowie. Nastroje standardowo w koskarni. Myślę. Ale ponoć Lili Arbest szukała tutaj pomocy. Rzeczywiście pomocy. Musi być gdzieś przy nas desperowana, jeśli udaje się do takiego miejsca. Pomocy u kogo? Ale to znaczy... To znaczy, że Saul musiał tu iść, chodzić tu. Pomocy szukała u kogo? No, trudno powiedzieć. Przypuszczam, że pytała barmana, ale... No, ale coś tam jeden z tych chłopaków, tak to, że tak ich nazwę, wspominał coś o jakiejś lasece z habitatu. To szukała pomocy. To może być Lili. Może być linia, może to robić też inna. Możemy też spróbować porozmawiać z szefem, z Luncem. Jak brat Stanton zauważył, kiedy tutaj rozmawialiśmy ze sobą, ten bramkarz przy wejściu prawdopodobnie pilnuje, ale po prostu wejście po schodach. Podejrzewam, że na górze recyduje szef. Ale chyba powinniśmy to zrobić jednak pełną ekipą. A to ja się przy tych dziewięć... Ja jeszcze mógłbym podejść do tych dwóch, nie wiem, drodzy współpracownicy. Do tych dwóch tam z boku i zaproponować im przystąpienie do gangu, w sensie moją osobę. Wyglądają jak twój typ. No właśnie. Mógłbym podejść, coś tam się wkręcić. Jeszcze może zostanę taki... przedstawiony szefowi. To słuchaj, bo ja jeszcze wykoncypowałem może taki plan, taką przykrywkę, że możemy z sąsiedniej dzielnicy być wysłannikami, czy jakimiś... No w każdym razie możemy próbować im sprzedać jakiś deal dostawy narkotyków. Nie mamy żadnych próbek,
Ale taka słaba historyjka, żeby na krzywy ryj dostać się do szefa. Co by na to? Mogą na to nie pójść. No taka pierwsza myśl przyszła mi do głowy. No tak, albo wkręcić możemy, się jako ganger, możemy, albo... Czekajcie, bo możemy jeszcze pokazać, ja mam strzykawkę i mam tą szczepionkę, którą nam chłopaki, bracia nasi przywieźli. Możemy wciskać kidrze narkotyki. Przynajmniej dopóki nie wypróbuję. Albo możemy pójść na koblastowy, na przypuszczę tego, koblastowego pobierstwa, że nie wyszukamy jakichś tam najmitów, do jakiejś głodnej roboty. No, u narkogangów? Czemu nie? W sumie. Gerardzie, to jest dosyć dobry pomysł. Tylko pytanie, kto pójdzie, bo tobie mogą nie uwierzyć, jak tak... I tak lustruje go z góry na dół. Jest tam, to jest twoja dzielnica, twoje miejsce. Rozglądam się po tym pomieszczeniu, kiwając głową. Tak, tak, ty tutaj pasujesz. To jest twoja chwila prawdy. A co to jest? Jest jakaś tabliczka przy tych drzwiach? Gdzie? Tutaj tak, to są toalety. Tam na dole widać taki uniwersalny znaczek, trójkąt. To stamtąd, ty spróbuj to załatwić. Chcesz to załatwić? On jest stamtąd, przepraszam. Sirus. No, spróbuj, ja jednak. Spróbuj porozmawiać. Przepraszam, pomyliliście mi się, cały czas o Sirusie mówiłem. No to daj mi fanty. Okej, okay, oddaję mu tą strzykawkę i fiolkę ze szczepionką. A Gerhard udaje się do toalety. O kurczę, to jest problem. Teraz się zastanawiam, czy nie, to chyba jednak by wam o tym powiedział tamtej grupie robiący wam odprawę. Inwestigator Sand, że ponieważ to jest szczepionka na zasadzie surowicy, no to może wywołać bardzo niepożądane efekty, kiedy się wstrzyknie, nie będąc pod działaniem tej ospy. To nie jest tak, że zabije, broń Boże, ale jako surowica, no to jednak system immunologiczny dostaje takiego kopa, że możesz się pożygać i generalnie dostać wysypek różnych takich wiesz, reakcyjnych, nie? Zaryzykujemy. Tak, żebyście byli świadomi, że po prostu tak jak to jest intensywny lek mający uodpornić, dosłownie zareagować na wyniszczającą chorobę od zaraz. To ma tylko pokazać, że mamy jakąś fiolkę z jakąś substancją i strzykawkę. No, jak tak sobie będą chcieli to wstrzyknąć albo nam, no to... Sirus podchodzi tutaj. Tak, żeby ci hub workerzy, co siedzą przy tym stoliku, go tak niekoniecznie widzieli. I odwracając się twarzą tak do tej górnej ściany i troszkę bokiem, tak żeby plecami być do większości sali, a jednak dawać chociażby temu jedynemu pole widzenia na swój stół. Jak zaznaczysz swoją postać, notabene, tak, i wciśniesz shift, to możesz scrollem myszki zmieniać facing, czyli to, w którą stronę postać patrzy. No właśnie, scrolla nie mam w tym momencie. A, to jest pro. Widzisz. A czekaj, a to ktoś mi teraz jeździ, ja czy ja robię, to sobie, tak. Nie? No to zostaw tak. Okay. Dobra, zostaw tak. I gdzie ja mam. Aha, bo nie mam tutaj moich itemków. No dobra. Tak. Rozglądam się teatralnie. Oczywiście tak ukrywając, jakby pokazując, że chcę coś ukryć. Tak nie. Odgrywam niepewność. Po czym wyciągam fioleczkę.
strzyga weszkę. Mhm. Gdzieś tam niby ją przedmuchuję, czyszczę tak, żeby zwrócić na siebie uwagę tych dwóch dryblasów. Dobra. Drapię się ponośnie, zaciągam coś tak. I tak robię troszkę hałasu, żeby ewentualnie się spostrzegli w moją stronę. I w decydującym momencie tak zaczynam sobie rozluźniać żyły i przykładać tą strzykawkę do przedramienia. No więc na twoje nieszczęście robisz to w bardzo teatralny sposób. Ale oni tak rzucili ci spojrzenie i chyba nie skapowali, że ty możesz mieć coś nowego, tak? Po prostu spojrzeli, jakiś ćpun pewnie, dobra. I z powrotem wrócili do swojej dyskusji. No ja tak patrzę. I tak zaczynam zagadywać tego łysego. Mhm. Działa. No. Ej, panie. Wziak powoli odwraca. Byku z niego jest niezły. No, ten drugi to też byku, tak notabene. Barczyste chłopy. Tamten się tak nachyla. Obraca się w swoim siedzisku. Rzuca ci takie spojrzenie. Coś do mnie masz? Nie, broń Boże. I tak podchodzę i na ręce pokazuję tą strzykawkę. Braliście to już, bo jakiś nowy towar. On zauważa, że substancja w iniektorze jest zielona. Co jest bardzo rzadko spotykanym elementem, tak? A tak zamrugał oczami. Zielone? Co to jest? No właśnie nie wiem. Ja tu przyszedłem, pomyślałem, że do jakiego gangu się zapiszę czy coś, ale przy drzwiach przydybał mnie taki jeden, do kibla teraz poszedł i mówi, mam nowy towar, nie? A że znalazłem sobie takiego zeszrociałego, no już pół przyrdzewiałego Les Pistola tam w gruzach normalnie, pomyślałem, że dam na wymianę i spróbuję. Ale no, tak... No tak pokiwał głową, no... Bo jeszcze, kurczę, jakiegoś szczurzego gówna mi tu da... No to spróbuj, to się dowiemy. A i jeszcze mnie zaraz przekręci. Nie no, co pan... A może znacie kogoś, kto mógłby to zidentyfikować? Może coś tak ten, bo tak gościu się zmył... On tak widzisz, patrzy na ciebie... Po jego twarzy widać, że jest niezadowolony tym, że jakiś obcy przerywa mu dyskusję i tak bardziej odburkuje surowo. Bo jednak widzi po twojej twarzy, że nie jesteś jakimś byle obszczymurem, tak? Więc tutaj wizaż Cyrusa gra na jego korzyść. Wygląda na swojego chłopa, ale tamten tak stwierdza... My tutaj co najwyżej obskurą handlujemy, więc jeżeli... Nie wiem co, kto ci to sprzedał, ale ja się kurwa na czym innym nie znam. Mówił, że ma więcej, to może ten... Może znalazłby się jakiś rynek zbytu, panowie tacy... Nagle ten koleś tutaj... On tak... Tak rozejrzał się po okolicy. O, Gerhard, dobra, poszedł. To ja już go przeniosę tutaj może troszeczkę niżej. Żeby sobie zobaczył, jak kibalek wygląda. Bum. Piękny. Taki piękny. I suary złote pewnie. Dobra. Proszę bardzo. W kształcie orła. To są kabiny? Tak. Okej, okay. Ja się tu zamykam. Nagle ten... Byku, dosłownie, bo przecież on się tak rozejrzał po całej tej salce. On był ten, to jest ten, co tam w roku siedział, przy tym łysym tamtym? Wskazuje na Stantona, pytając ciebie. Mówisz, że ma przy sobie działki dużo? I sam jest?
Nie, ty. Nie, no działek nie ma, mówi, że może skołować gdzieś tu z okolicy. Tylko szuka zbytu. Ty, kinżał. Że kurwa kręci jakiś dealer na naszym terenie i my go nie znamy. No kurwa. No, trzeba to kurwa nareperować. I on tam do kibla poszedł, tak? No. No dobra, no to kurwa wstają. Dzięki chłopie. I idą razem. No to mamy przesrane. Idę. I słyszysz, stamtąd słyszysz coś takiego. Ej, rybiata. Mamy tu jakiegoś kurwa dealera nie z naszego okręgu. No już do kibla poszedł. Co? Co to za skurwiel? No to kurwa trzeba nareperować. Dobra, chłopaki, my tu popilnujcie piwa, okej. Okay. No i w czwórkę idą. No dobra, bez metagamingu, ponieważ Gerhard jest niepewny niebezpieczeństwa, którego inni są pomni, więc w tym kibelku wyjmuje ten Auspex i go włącza, sprawdzając, czy coś pokazuje. Mhm. Mając nadzieję, że jeżeli ktoś tutaj, ten organizm tutaj jest, ktoś go przynosi, to również w kibelku będzie coś rozpylone. W kibelku zdecydowanie jest rozpylone wiele dziwnych substancji, ale tego organizmu tam nie wyczuwasz, ani Auspex go nie wyczuwa także. Okay. Natomiast słychać takie walnięcie drzwiami głośne. Szybko chowam ten Auspex do... Zioniec! Ty, kurwa, wyłaź! Wchodzę na kibelek, tak żeby nie było widać nóg na dole. No dobra. Nie wiem, co się dzieje. Oni tak się rozchodzą. Jeden, drugi, trzeci. No i tak jeden otwiera pierwsze drzwi. Słyszysz takie pierdut. Tu go nie ma. Drugi otwiera drzwi. Pierdut. Też go nie ma. Okej, schodzę swoim gibelkiem. Otwiera drzwi. Już tutaj pokazuje. Pięknie. O, tu ktoś jest! Patrzcie, skurwiela! Ty! Kim ty, kurwa, jesteś? Masz przy sobie jakieś dragi? Tylko papierosy. Mogę poczęstować, jeżeli panowie... Dobra, dobra. Są. Ej, chłopaki. Co to, kurwa, za papierosy? Przetrząsamy go. Wow, spokojnie, spokojnie. O co chodzi w ogóle? Podobnież tutaj, kurwa, handlujesz dragami na naszym terenie. Jeszcze absolutnie nic nie sprzedałem. To się zobaczy. Złapał mnie jeden przy wejściu. Powiedział, że zna szefa, że zna Lunca, ale żeby się do niego dostać, muszę z nim gadać. Jestem w sąsiedniej dzielnicy i mam do szefa sprawę. Interes jest do ubicia. Mam źródło dragów. A on powiedział, że go zna, a więc moje tałem. A, czyli jednak, dobra. To najpierw kieszenie opróżniasz, tak? I oni tutaj, ta cała czwóreczka się stęża za nimi, a tych dwóch dryblasów póki co jeszcze po żadną broń nie sięgają, ale wiesz, odpięli tak sugestywnie połcie swoich kapot, że mimo tego, że widzą, że jesteś uzbrojony, no to ich jest czwórka. Absolutnie nie robię. Oceniam swoje szanse. Widzę, że są marne, absolutnie nic nie robię. Opróżniam kieszenie. Znaczy, nie robię nic gwałtownego, opróżniam kieszenie. No dobra. No i tak pokazujesz, otrzepali cię, że tak powiem. Gdzie schowałeś arbitratorską odznakę? Arbitratorską odznakę mam jakby pod ubraniem, przyczepioną tak od drugiej strony najbardziej wewnętrznego ubrania. No oni cię tak oklepali, wiesz, no i wyjmują tylko to, jak pokazałeś im te trzy fiolki
ze Steamami. Oni wiedzą, co to są Steamy. I jak spojrzeli na te twoje graty, na zegarek, na to, na tamto, nie ma żadnych dragów. Co to kurwa miał być? Oszukał nas. Ten łysy skurwiel z knajpy tam. No to zaraz się kurwa dowcipnisiowi pokaże. Dobra. No to... Słuchaj, mnie też oszukał w sumie. Miał mnie do szefa zaprowadzić. On sądował. A, to powiedział ci, że do szefa? Oto sukinsyn. Dobra, panowie. Chodźcie kurwa dowcipnisia, nareperujemy, nie? I tak jeszcze rzucając w stronę Gerharda mówią, no to tam... O, miłego piwka życzymy, nie? I wychodzą. Tak. Opieram się o ścianę i głębiej oddycham, żeby po chwili wyjść z tego kibelka i zobaczyć, co tam się dzieje. Słyszycie coś takiego. Oni przechodzą sobie nonszalancko w tą stronę. Ej, chłopaki, mamy tu jakiegoś zgrywusa, nie? Jakiego kurwa zgrywusa? No tego. I wskazują na Sirusa, nie? Ja ich widzę. Tak. Jak na mnie patrzą, ja i mogę ocenić ich minę i zamierzenia? Oj, bardzo niewesoło. Oni od razu, wiesz, kiedy wyszli, to wskazują na ciebie ty! To ja chcę ten, wziąć krzesło i wybić okno i śmierda! Są żaluzje pancerne. Tak. One są tylko lekko uniesione, tak w poprzek. Trochę nie bardzo. To by wyglądało tak jak... Jeszcze. No. Będę udawał gościa na haju. Szła dzieweczka do poskarli. Dobra. I tak podchodzą do waszej tej. Zbiera się taka grupka tych bandziorów. Otaczają was powoli. A ty jesteś z nim? Do Stantona. Nie no, dosiadź się, widzicie w jakim jest stanie. Wolę go nie tykać, bo jeszcze ci zejdzie na mnie. Ty kolego, co to ma kurwa znaczyć? Co ty sobie temu kolesiowi mówisz, że szefa znasz? Kim ty kurwa nie jesteś? No. Sorry stary, ale ten towar dobry jakiś był. Dobra, wypierdalamy go na zbity pysk, nie? No i tak... Nie wiem, coś robisz, bo ta dwójka, Byku i Kinzhao, no biorą cię za ramiona i chcą cię wyprowadzić siłą. Jeśli to ma być najgorsza rzecz, jaką mają mi zrobić, to spróbuję się podporządkować, ale jak zauważę, że chcą wyciągnąć broń, to... Nie no, na razie odgrywasz Piusa i Ćpuna, no to oni po prostu wyciągają cię jak szmatę stąd, no i wiesz, no i po prostu tam, że tak powiem, przeniosą. W tę stronę. Sru. Dobra, niech tak będzie. Myślę, że to jest najbezpieczniejsze. Nie chcemy. I cię wywalili, tak wiesz, tak jeszcze z skopem w dupę. Jeszcze tak jeden ci mówi, ten Byku. Jeszcze raz się ty kurwa pokażesz, będzie kula w łeb, a nie kopa, nie but w zady, tak? Zapamiętaj ja sobie. Ja tam tak. Ja przechodząc obok nich jeszcze rzucam. Ja jeszcze z nim porozmawiam po swojemu. I wychodzę za nim. No dobra. Jest. Kwaśnią było. No dobra. To, o ja. To tyle waszego wkładu w tą scenę. Yep. Dom związkowy... No mało brakowało. No. Miłościwy MG jest miłościwy. Dobra, czyli wracacie do reszty, tak? No nie mam więcej pomysłu, bracie, co moglibyśmy tutaj jeszcze ugrać w tym momencie. Na razie nie, no jak może trochę tu przycichnie, no to może albo się zmieni, że tak powiem, lista bywalców. Gerhardzie, głupi to był pomysł ze sprzedażą drag. Cóż by nie powiecie. Tak, oddaj lepiej tego. Tą szczepionkę i strzykawki, nie potrafisz najprostszej rzeczy załatwić. Jaką szczepionkę? Już nie, żeś to wziął? Wyciągam to i daję mu. Wyrywam mu z ręki i chowam do plecaka.
mapa mi się rozwiesił. Dobra, już powinno być. Okej, okay, jesteście z powrotem, wychodzicie. Co w tym czasie robiła reszta grupki? No z tego co pamiętam, myśmy mieli obczaić targ, zobaczyć kogo można by tam przekupić, żeby zrobił burdel trochę. Na targu generalnie no jest taka większa bieda jaka jest, tak? Od sobie ludzie dopiero zaczynają rozkładać swoje asortymenty, a kiedy mają się zacząć pierwsze powroty z tych pierwszych zmian. Więc stragany się otwierają, coraz więcej osób tutaj zaczyna kursować, szczególnie z tych bloków habitalnych, żeby rozejrzeć się za tym, co lokalnie mają do sprzedania. I w międzyczasie dostrzegacie także, że przewinie się jakiś dwóch prewentorów, którzy po prostu kontrolują, czy wszystko jest w porządku, ale i także kilku lokalnych gangerów sobie przejdzie z lewa do prawa. No. A mam pytanie jeszcze, co z tymi było, co na, z tymi dwoma, czy prewentorami, czy co tam było, co nas śledzili ostatnio? Czy nadal nas śledzą? Odkąd żeście weszli do mieszkania, znaczy do tego bloku habitalnego 717, to póki co ich nie widzieliście z powrotem. Świetnie. W takim razie chciałbym się rozejrzeć za takimi mentami może bardziej niż robotnikami, tak? Znaczy tak. Czymś bardziej biednym, ale jednak jeszcze sprawnym, tak? Na obrzeżach targu rozłożeni są żebracy głównie. Którzy sobie czy to proszą o coś, czy to dyskutują, czy to się tłoczą w takich grupkach, usiłując zobaczyć, czy komuś można uszczknąć odrobinkę majątku. Czyli im można byłoby zapłacić. A teraz jeszcze jedna sprawa, chciałbym tylko wypytać się, tak trochę zagadać, trochę do przepytać trochę ludzi, jak często tu widują tego nadzorca. Często. Ale próbując jakoś tak nie zdradzać większego zainteresowania tym tematem. Wypytujesz się, to będzie test inquiry w takim razie. Mhm. Plus powiedzmy 10. No więc tak, nie udało ci się specjalnie nic ciekawego dowiedzieć. Jacyś tam lokalni ci mówiły, panie tego Lokena, tam. Ostatni razem to ja go widziałem, co? Z miesiąc temu? Jakoś tak. Nie wiem, jak inny jakiś, jakaś menta mówi, tam. Jak go spuszczą tam z roboty, to może wyjdzie, ale cały czas siedzi w posterunku. He. Jakby się bał. Swoich gońców do nas wysyła, a sam się nosa z nory wyściubić boi. No cóż, w takim razie jak nie ma wiadomości o tym, gdzie mógłby być ten nadzorca, czy kiedy przychodzi na ten targ, jeśli w ogóle przychodzi i mniej więcej gdzie którędy chodzi, no to nic nie zrobię, tak? I poczekam tutaj na resztę. No i powiedzmy, że trafiacie do siebie, że reszta namierza was na skraju targu. Czy Walter jeszcze coś miał, jakiś pomysł na przykład? Jak wygląda ten targ? Czy są jakieś, nie wiem, ludzie, którzy ani nie kupują, ani nie sprzedają i zależy im, nie wiem, na jakimś interesie spod lady? To znaczy, jest tutaj na tym targu na tyle biednie, że z interesu spod lady nie ma specjalnie jak zrobić. Nie ma tutaj ani ludzi na tyle dzianych, żeby sobie na coś takiego pozwolić, na jakieś kontrabandy lub tego typu rzeczy. A i lokalni wyglądają na tyle zabiedzonych, że
trudno by im było coś takiego wyeksponować. Niemniej znajdują się dookoła targu takie właśnie, jak wspomniałem, grupki takich właśnie biedniejszych łachmaniarzy, którzy sobie siedzą w towarzystwie reszty, no i coś tam, prawda, dyskutują pod nosem, narzekają na swój los, na swoją niedolę. No, a propos niedoli, chciałbym po prostu z nimi rozmawiać, zebrać jakieś informacje, może coś ciekawego mi powiedzą. No dobra, to w takim razie też test inquiry. A gdzie do karty się wbijało? Swój token. Jak masz token macroframe, zakładka management, full sheet. Dobra. I w basic skills masz inquiry, klikasz to. Okej. Token macroframe. Czy to jest skill? Nie, full sheet w sobie wydarzy. Tak, szukam właśnie. Natomiast musisz wybrać makro i management. A, management. Coś. Dobrze, dobrze, dobrze. Otwórz sobie po prostu kartę i nie wiem, gdzieś przyczep z boku. Tak, tak, tak. Już mam. Dobra. I to było inquiry, tak? Tak jest. Dobra. Jakieś bonusy czy bez bonusów? Bez. Okej. Okay. No. Także spędzasz tam kilka długich minut, próbując się dogadać z tymi biedakami, ale oni, widzisz, tak na ciebie surowo spoglądają. No i trudno im się dzielić jakimiś informacjami. Generalnie mówią ci o takich rzeczach, jakie dotąd już słyszałeś, o tym, że oni się zamierzają stąd wydostać. Gdyby mogli, to by to zrobili. Prewentorzy w ogóle się nimi nie interesują. Natomiast jeżeli chodzi o nadzorcę Lokena, to oni nic o nim nie wiedzą. Facet się zaszył od dawien dawna. Raz go, może dwa razy widzieli. Jak wyjdzie z tego posterunku, nie wiem, raz na dwa razy na tydzień, to i tak jest dużo. Czyli krótko mówiąc, nikt nie wie. W takim razie Walter czeka w pewnym oddaleniu od tego domu związkowego na swoich towarzyszy, no odpalając własne fajki. No i ta reszta towarzyszy w końcu się zbiera, przychodzi, tak? Ano? Pierwsze co robi, co Queen robi, gdy się zbieramy, tak już dodaje każdemu fajkę, to by chciał. Richard, chętnie. Chętnie, skoro rozdajesz. Stamtąd przyjmij. Tyle gorąco było tam, to się zrobiło. Ale nie zapalam jej. To zjadam. No więc, bracia, w domu związkowym przynajmniej nasza trójka jest spalona. O! Co się stało? Nasz plan... Cóż, zdobycia informacji i dotarcia do szefa się, lekko powiedziawszy, nie powiódł. Na szczęście strzały nie padły, ani pięści nie poszły w ruch. Ewentualnie inne ornamenty baru. Jedyne co wiemy tak naprawdę, to nazwisko szefa. No i to, że Lund. Mają jakieś problemy, bo chcą się już powoli zwijać. Czy sytuacja wygląda tak, że jak oni to ujęli, cały czas, może nie towar, cały czas interesy jakoś idą, tak? Cały czas tam coś płynie. Mają dostawy albo handlę i tak dalej, ale im się to coraz mniej podoba. Czują problemy na kilometry, chcieliby, przynajmniej pracownicy chcieliby się zwinąć. Do szefa nie udało nam się dotrzeć. No cóż, w takim razie chyba dostaje nam dom publiczny, no i... Dom publiczny? Dom publiczny? Cholera! Dom pomocy. Dom pomocy i
No cóż, zaczekanie na noc. Walter chciał, żeby tak pomagano ludziom. Tak. Bardzo. Co notabene nie jest w Imperium znowuż tak niespotykane, tylko na niektórych planetach, że tak powiedzmy. Są takie indywidualne przypadki. No dobrze. Wy w takim razie gdzieś się teraz udajecie do tego domu pomocy, tak? Mhm. Jedyne miejsce, które jeszcze nie odwiedziliśmy. Do domu pomocy sprawdzić, co oni tam dają do jedzenia. I w którym nie jesteśmy wszyscy spaleni. Mhm. No, w sumie racja. Więc idziecie sobie dokładnie między tymi megablokami. Słyszycie, że przy stacji kolejowej maglewu, zresztą wam już kolejne kilka godzin, zgrzytają pierwsze zatrzymujące się wagoniki, które osadzają się, prawda, na tych szynach, żeby zaoszczędzić energii. Słychać zgiełk ludzi maszerujących w dół schodów, wracających z pierwszej zmiany. A wy natomiast docieracie do pewnego rodzaju budynku. Wywodzący się zdecydowanie z lepszego okresu dzielnicy, ten niewysoki, choć szeroki rozmiarowo budynek, stanowi uosobienie wpływów, dobroczynności i hojności kombinatu Tantalusa. Front wyłożony zielonym marmurem udekorowano rzeźbioną symboliką, która przedstawia herbowe znaki przemysłowego kartelu, czyli pozłacany skarabeusz na tle skrzyżowanych pochodni. Z zewnątrz widać, iż większość parteru po obu stronach od wejścia stanowią rozległe refektarze o wysokich i ostro zwieńczonych oknach wychodzących na ulicę, choć okratowanych dla bezpieczeństwa. Nad szerokimi drzwiami znajduje się tablica wieszcząca o naturze budynku będącego przytułkiem dla ubogich. Choć fasada wygląda nadal imponująco, to sam trójpiętrowy gmach podupada, podobnie jak i reszta dzielnicy, gdy tylko spojrzeć nań od boku, gdzie kombinat ostatnimi wysiłkami reparacyjnymi nie chciał najwidoczniej marnotrawić pieniędzy. Nad wejściem świeci się elektryczna latarnia, stanowiąc wskaźnik dla zbłąkanych i mniej szczęsnych, jak się zdaje. I tą samą latarnię widzieliście także w nocy, ponieważ mimo tego, że świecą się niektóre tam, jak wam zresztą donosił Sykes, jakieś światła na piętrach, to jeszcze jest oczywiście jedna symboliczna latarnia stanowiąca taką, powiedzmy, latarnię też nadziei dla zbłąkanych. No dobrze, a ja tutaj was przeniosę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, zrobić taki też wstępny wywiad, tak? Szlugi sobie wypaliliście, wiadomo. Ktoś tam jeszcze miał jakiegoś szluga w zębach? Nie. Przenoszę was. Możecie się doczytywać do mapki numer 5, ja już wam udostępniam. Widzicie, jak sprawa wygląda, tak? Jesteście przed drzwiami. Jaką mamy porę dnia? Taka około w pół do 17, tak? Mhm. Czyli już się popołudnie zrobiło. Oczywiście po niebie tego nie widać, gdyż szaruwa jest gęstych chmur i dymu z okolicznych faktorii ciągle taka sama. Chyba nie ma ludzi przed wejściem, pewnie jest ich odgroma w środku. Słyszycie tak, że jest jakiś ruch wewnątrz, chociaż co jakiś czas i wymija was jakiś mężczyzna, jakaś kobieta, ktoś wychodzi z wnętrza i tym podobne. Czyli co, wchodzicie do wnętrza? No, czyli tak, to tak. Dobra. Ja już was przeniosę, spokojnie. I udostępniam. Pyk. Wchodzicie do takiego skromnego przedsionka. Na przodzie widzicie dwie takie ozdobne statuły okalające z obu stron szeroki blat. Przy blacie starszy, zmęczony mężczyzna o takiej
prawda, podkrążonych oczach oraz jego pomagier. Oni tutaj odbierają przybyszy, natomiast wyżej na górę prowadzą jakieś schody. I ten mężczyzna, też ten pomagier, no, sprawuje taki dozór, żeby patrzeć, żeby wszystko było w porządku. Zauważacie parę też drzwi w lewej i w prawej ścianie. Przez te w prawej ścianie non stop przechodzą jacyś ludzie, mężczyźni, kobiety, na taką wielką, rozległą stołówkę. Chociaż nie jest ona jeszcze w pełni, prawda, zasiedlona, tak? I tak ten mężczyzna starszy u szczytu się was pyta bez ogródek. Chcieliś pomóc? Słyszeliśmy, że rozdajecie tutaj gulasz, prawda? On tak spogląda na was. Oczywiście. Jeżeli jesteście zameldowani w Koskarli, to za darmo. Dla każdego innego półtrona. To ja bym z chęcią wziął jeden. Co wy na to, chłopaki? Cóż, ja nie jestem w sumie za bardzo głodny. Jak to stamtąd? Przyszliśmy tutaj na obiad, więc a powinniśmy zjeść. No, to może się jeść, ja będę bać. Jak sobie chcesz? Ja też jedną porcję poproszę. No więc tak, kto tak. Właściwie wyciąga swoją. Ja wyciągam swoją legitymację przynależności do kombinatu i mówię, no to mnie się chyba należy. Znaczy jakiego kombinatu? Nie należy do kombinatu. Myśmy dostali przecież legitymację, że jesteśmy pracownikami. Koblastowego probierstwa, nie kombinatu tamtego. Nie kombinatu. Tak, no koblastowego probierstwa, więc chyba dostaniemy żarełko, czyż nie? Znaczy on tak się tam, ten facet się spogląda. Człowieku, czego ty chcesz? Tutaj jest dla mieszkańców, tak? Jak jesteś zarejestrowany jako mieszkaniec, to dostajesz za darmo. Z koblastowym probierstwem nie mamy żadnego tutaj wspólnego. Macie wypłaty, płacicie, możecie się najeść. Ja podziękuję. Aha, no to panowie, którzy nie jedzą, to mogą zostać na zewnątrz. Czyli kto wchodzi dalej? Dobra, w każdym razie Gerhard w takim razie wzrusza ramionami, patrząc na swoich braci, podchodzi do kantuaru, rzuca półtrona. I drzwi na prawo, tak? Tutaj. Na lewo, okej. Okay. Na lewo. Na lewo. Robię to samo i podążam za Gerhardem. Dobra, a reszta... No, ja nie mam wyboru, więc też rzucam półtrona. Aha, czyli jednak... W sumie. Też. Dobra, czyli jednak szaman, okej. Okay. Stelar? Jeść nie muszę. Trudno, Walter stara się myśleć o tego, o żelaznych racjach. Dobra. No, ale dobra, wszyscy za wszystkich. Dostanie, ale nie musi zjeść. Okej, okay. No to dostaniesz Michę, owszem, też cię przenoszę tutaj. Oczywiście tutaj już nie przeklejałem tokenów, gdzie się tylko dało, bo to już by było bez sensu. Ale przed wami rozlega się taka ogromna sala, zastawiona ławami prostymi, zbitymi z jakichś, prawda, coś co wygląda na dechy, ale tak naprawdę z jakimś laminatem masowo produkowanym. Do tego taborki, na których możecie sobie przysiąść. Chodzi tutaj jeden z pracowników, nawet może tutaj jednego serwitora udostępnię. Bum. Z jakimś serwitorem, którzy nakładają takie miski, takiej brunatnej mazi z jakimś... Znaczy taka miska jest przedzielona, w tym jest jakaś taka papka, która przypomina takie beżowe pire. Nie pachnie to najgorzej.
Zdecydowanie można trafić na gorsze jadło i tutejsi mężczyźni i kobiety odbierają to z takim podziękowaniem, oczywiście z ukłonem i tym podobne. Siadając sobie, zajmując sobie jakieś wolne miejsce, ponieważ jest jeszcze przed tym głównym zejściem ze zmiany, to dopiero tłumy tutaj przyjdą. Więc możecie się gdzieś usadowić. Czy jest taki stolik, żeby zrobić taką konfigurację? Gerhard chciałby siedzieć w środku, po lewej mieć jednego z braci, po drugiej również jednego z braci i naprzeciwko, tak żeby był osłonięty jakby. No powiedzmy tutaj, ten stolik. Okej. Okay. Się usadowcie. Z jakiegoś powodu też. Tam nikogo nie było. Naprzeciwko. Bracie Walter, pokazuję mu. Naprzeciwko. No tak. Tak, naprzeciwko. Jak na kolonie. Ja wiem, że Sirus jest obrażony na. Okej. Okay. Na Gerharda. A swoją drogą zauważacie także jakieś dziwne. Te wszystkie ściany, to całe to pomieszczenie wygląda najbardziej surowo, jak tylko można sobie wyobrazić. Proste ściany, które gdzieniegdzie, może tutaj na tej najbardziej południowej części, chociaż względem was na górze, jest ubzdyczona pozostałościami po jakichś malunkach. To też które kombinacie Tantalusa, powiedzmy, są jak najbardziej pochlebne w tej kwestii. Natomiast na tej ścianie widać takie zupełnie niedopasowane lustro dziwne. To lustro jest po prostu takie w wysokości człowieka i stoi sobie na ścianie, tak jakby zostało tam oparte, przytwierdzone. Pozwala się przejrzeć każdemu, kto by siedział akurat na tej szczelinie między stołami, czyli nikomu. Po co jest, nie wiadomo. Do obserwacji. Jest taki wielki napis kuchnia, nie? Albo taki z tyłu. Jak coś jest brzydkie i nie pasuje, znaczy, że ma cel. Mhm. Czy dostaliśmy ten gulasz? Mówisz, że feministki mają cel? Nie, no tak. De facto tak. Dobrze, w takim razie co tam dyskutujecie? Czy dostaliśmy to jedzenie? Tak, no oczywiście ci tutaj ten pracownik przytułku wraz z serwitorem. Serwitor w ogóle trzyma taką wielki kocioł, tylko dzięki jego mechanicznym ramionom to możliwe jest przenoszenie. A tamten mężczyzna chodzi z takimi pustymi miskami oraz chochlą, którą miski w sumie odbiera od tego serwitora. Ma cały rząd na takim ramieniu i po prostu nalewa każdemu, kto przeszedł przez drzwi, tak, i zesłał autoryzację. No i dostaliście po łyżce miska takiego brunatnego gulaszu z jakimiś kawałkami nawet mięsa, jakiś gęsty sos słonawy, no i ta papka proteinowa. Dlatego sos jest słonawy, bo papka proteinowa w ogóle nie jest, więc musi jakoś równoważyć. Czy ktoś tego próbował? Moment. Zanim w ogóle zaczniemy jeść, a w cudzysłowie jeść, to jeszcze chciałbym zaczepić, można by tak powiedzieć, tego pracownika słowami: drogi panie, może jestem tu pierwszy raz, ale niesamowicie zaciekawiło mnie to lustro, które tak samotnie stoi na tamtej ścianie. Wskazuje to właśnie lustro. Dlaczego ono tak właśnie tutaj stoi? Wydaje mi się to trochę bezsensowne. No jak wzrusza ramionami, co jestem, dekorator wnętrz? Lustro jak lustro. No. Zbij lustro. Kiedy ten człowiek odszedł, Gerhard, korzystając z osłony braci, z tego co pamiętam, ten zestaw, który dostaliśmy, tam gdzie był ten aspekt, miał też coś takiego do pobierania próbek i tam było to chyba zautomatyzowane to. Tak. Dobrze pamiętam. Tak, tylko że to wygląda jak taki
Jak powiedziałem, to jest taka wielka obejma metalowa z tubusem w środku i z takimi szczypcami na górze. To ma mniej więcej długość twojej ręki, tak? To źle pamiętałem. Ja myślałem, że to jest mniejsze i można by było pobrać próbkę z tej. No możesz, tylko to będzie wyglądało tak, jakbyś wstał nagle nad tą miską i z takim wielkim, proszę ciebie, młotem pneumatycznym próbował coś tam wyniuchać. Ewentualnie jak tamten zachował te swoje puszki po tych racjach, jak to można by trenować do puszki, a potem sprawdzić. No właśnie, gdzieś to przelać. Dobry pomysł. I wkładkę mięsną również. Wkładkę mięsną to przede wszystkim. To osłaniamy w takim razie Stantona. Mogę powiedzieć, że sobie zjem później, Boże, no to nie jest takie straszna rzecz. A nie możemy poczekać, aż będzie tutaj cała sala pełna ludzi i wtedy... I wtedy dadzą nam osłonę, że tak się wyrażę. No to nie jest podejrzane, po prostu nawet to by się zgadzało z tym, że Stanton mówi, że nie jest głodny, no to co? Mhm. No ale wiesz, jak będziemy siedzieć tutaj 2-3 godziny, no to będzie zupełnie niepodejrzane, że siedzimy i modlimy się nad jedną miską gulaszu. Stanton słusznie prawi, po prostu przelej to tej puszki. Mówi, że nie jesteś głodny, to się wszystko trzyma kupę. Kiedy to Stanton to robi... Inne to pytanie, to... co my zrobimy z tym gulaszem, który my już mamy. No właśnie, Gerhard, kiedy Stanton już to przelał sobie... Damy ludziom, no. Gerhard tak niezgrabnie, udając, że robi to, niezgrabnie wylewa sobie ten gulasz na spodnie. I z bluzgiem na twarzy podskakuje, pewnie ciepły było. O, żeż ty! Powiem ci, że... Kiedy Gerhard tak podskakuje... Spójrz, nie wiem, czy widziałeś ten wynik testu pracownika przytułku. No. Widzisz? No widzę. No. Tragedia. Nawet tego nie zauważył. On nawet tego nie zauważył. Gerhard sobie wylał coś tam. On jest zaaferowany, pewnie wiesz, coś, jakaś kobieta marudzi, żeby troszeczkę więcej, bo dla dziecka. Milcz, babo, co ty mi będziesz tutaj rozmawiać? Każdy ma tyle samo dostać, tak? W takim razie Gerhard idzie w stronę tego lustra i wręcz krzyczy do tego człowieka. Wylało mi się, dostanę drugą porcję. I tak spogląda na ciebie. Możecie zapłacić i dostać drugą porcję, proszę bardzo. Ale ja już zapłaciłem. No to trzeba było zjeść. Aż mordę. A co my mamy płacić za fajdłapstwo? Wzruszam ramionami, podchodzę do tego lustra i patrząc to lustro, czyszczę sobie spodnie, tak wiesz, żeby widzieć co robię. Z rękawem strzepuję, a w międzyczasie po prostu przyglądam się temu lustru, tak mogę podejść dość blisko i przyglądam się, czy coś za tym lustrem jest. Ciekawe podejście. Dobra. Zastanawiam się, z czego to by mogło być. Chyba awareness. Drugą jest sposób sprawdzić, czy lustro jest właśnie półprzezroczyste. Ale nie wiem, czy to na treningu akolitów by było ujęte. Po prostu się palec przykłada do takiego lustra i jeśli jest przerwa pomiędzy palcem a odbiciem, to znaczy, że jest właśnie półprzezroczyste. Też niekoniecznie. Ale dobra, nieważne. To też może być uwzględnione w tym awareness. To co? Awareness rzucać? Awareness minus 10. Mimo tego, że punkt potrzebujesz szczęścia? Bardzo... Punkt może szczęścia? Być punkt szczęścia, pewnie. Ile razy? Dobra, no wracam, jeżeli tam nic nie dostrzegam, to wracam do stołu i tak jeszcze krzyczę tutaj trochę. No nie dadzą mi drugiej porcji, no. No i ty fajt łapo, widziałeś. A, co poradzi? Taki dziadek ze stolika obok tak odwraca się. Wnusiu, może chcesz mojego, bo ja już nie mogę. Nie, dziadku, zjedz sobie, niech ci będzie na zdrowie. Ale
Na stare lata, to ja już tak nie mogę tak dużo, ale to... No masz, no zjedz Dziadku, sobie, biedaczku. Zostaw sobie na później. O, no dobrze. No dobra, to tak, stamtąd sobie przelał. Gerhard wytaśtał spodnie. Do domu odprowadzę. Jeszcze się spytam już koniec, czy są toalety tutaj? Nie. Okej. A podczas tego... Przynajmniej nie na tym piętrze i nie tutaj w okolicy. Podczas tego sprawdzania lustra przez Gerharda, Walter chciał się zainteresować tą kobietą, podchodząc do niej z tą michą i patrząc, czy może się do niej dosiąść. No powiedzmy możesz. No, ona jest zaabsorbowana jedzeniem. Dzień dobry pani, czy mogę się dosiąść? No pewnie, co to za problem? Znaczy tutaj też z boku, z lewa do prawa jest kilka osób, nie? Coraz no więcej. Ja, bo słyszałem, że tutaj pani mówi o dziecku, a ja mam miękkie serce. Proszę wziąć moją porcję. Naprawdę? Całkowicie naprawdę. Dziękuję bardzo. Widzisz, że ona już tam, wiesz, w jakieś pojemniczki zaczęła pakować te jej porcję, nie? Ona bierze tak jedną łyżkę do ust, drugą do jakiejś torebki i tak dalej. No i po prostu z takim wielkim podziękowaniem, z takim rozmarzeniem w oczach odprowadza cię z okiem. Jeszcze nie odprowadza, bo dobra, no. Chciałbym się jeszcze zapytać o to i owo, czy ta inquiry. Okej. Okay. W sensie wykorzystać moją dobroć, przejaw chwili. Jakiś bonusik mały może, chociaż? Tak, plus 20 nawet bym powiedział. Jej, fajnie. A co chcesz się spytać? Kur... Bóg szczęścia. O co chcę się spytać? Otóż tak. Odnośnie tych ataków, jak wygląda jej wersja, oczywiście, przerażenie, etc., etc. Dalej, jak działają ci? Jak działają... Prewentorzy, tak, dziękuję bardzo. Jak działają prewentorzy i żeby nie było, że o, wszystko dobrze, wszystko luz na plus. Nie. I to staram się wpleść jakby w miarę luźną rozmowę, a nie listę pytań. Że dobrze, mam do ciebie to i to, dałem ci jedzenie, więc odpowiadaj kobieto. Nie. Rozumiem. Próbujesz się tak troszeczkę z nią socjalizować w ten sposób, dobra. Tak. O! Panie, 8. O, ładnie. Okej. A zatem, pytujesz się ją o różne rzeczy. No i ona tak zastanawia się. No i dochodzi do wniosku, że... Wie pan co, pan, nie mam jedną radę, no bo kryventorzy faktycznie nami się specjalnie nie interesują, ale moim zdaniem to wszystko te menty spod gula robią. Jakbyście zobaczyli zapadlisko na głębokim północnym wschodzie, to tam jest taka dziura, że jestem pewna, że te cholerstwa wychodzą spod ziemi i porywają naszych. Jestem tego bardziej niż pewna. A tak to, jak się wypytujesz o sprawy takie codzienne, no to cóż, dowiadujesz się, że na przykład kobiecina, ponieważ straciła pracę, to na przykład jej przysługuje jako bezrobotnej, która ma historię z kombinatem, ale jej dziecku już niestety nie. I dlatego jest cała ta bieda i
Ona rozmawiała tutaj z szanownym panem, prawda, dyrektorem, z panem Moranem tego całego przytułku, czy by nie zrobił małego wyjątku. On jej jasno powiedział, że droga pani, my mamy tutaj limity, jakby tak każdy miał dostawać na dobre oczy, to nikt by nie dostał w końcu. To byśmy musieli uciąć rację prawda, do 1/4. Jeszcze skoro już zeszło na temat tych racji, Walter się pytał o te ciężarówki, że jeździły, teraz już nie jeżdżą, a posiłki ciągle są wydawane. Ale jak słyszę ramionami, może skoro... Takich zapasów niemożliwe, że mają. No ale skoro nie wiem, no może jakoś inaczej, kombinat... Ona faktycznie nad tym trochę główkuje, ale z drugiej strony szybko dochodzi do wniosku, że tak czy inaczej ludności Koskarli bardzo się uszczupliło przez ostatnie kilka miesięcy. Bardzo, a co oprócz tych zaginień? Słucham? Skoro bardzo się uszczupliło, to co oprócz tych zaginień? Te ruchy tektoniczne, czy to zawalenie się? Znaczy to zawalenie było w związku z pożarem 2 lata temu. Natomiast, czy ona ci tłumaczy, bo co po prostu, ona ma na myśli? Że ludzie w związku z tą całą podłą kondycją, no cóż, najzwyczajniej w świecie próbowali uciec. Najwięcej osób poza zaginionymi, tak jak zaginięcie, no to wiadomo, to zaginięcie, tak? To najczęściej zaginięcia są między tymi, którzy jeszcze albo pracę mają, albo nie mają gdzie uciec. A mnóstwo osób po prostu, na przykład straciwszy wszystko, cały dobytek, no cóż, no, spakowało to, co jeszcze miało i po prostu uchodzą, tak? Dobra, no, dziękuję jej w takim razie za owocną rozmowę i życzę powodzenia jej i jej dziecku. Jeśli mógłbym jej w jakimś jakoś pomóc w uchwale Imperatora, to jak mnie tam kiedyś zobaczy na targu, co wątpliwe, to postaram się jej pomóc. Ona bardzo ci dziękuję w takim razie i obiecuję, że jak coś, to zapamięta tego miłego... A jeszcze pyta się o imię, żeby tak, wiesz, nie było, że hej, proszę pana. Mów mi, Walter. Ona się uśmiecha uprzejmie, skinęła ci głową. Bardzo ci dziękuję za okazane współczucie. No. Dobra, to i Walter się... Z puściutką miską. Walter też się pozbył swojego. No to Quint i Sirus. Sirus tak grzebie widelcem, wącha to. Ale tak jak nie chciał, zapłacił tylko, żeby wejść, więc... Micha zostawia na stole i jeśli ruszamy, to zostawia on tak po prostu. Jeśli wychodzimy, to chciałbym zobaczyć, czy są jakieś osoby. Jak się pokazywało tą strzałkę? Spacja. Jeden moment. Przytrzymujesz, o. Czy tutaj gdzieś w tych rogach, znaczy przy tych ławkach, są jakieś osoby, która by sobie jadła? Tak, jest coraz więcej osób generalnie się zbiera. No to jak przychodzimy obok, to daję, po prostu podstawiam takie miskę komuś na stół i idę dalej. Okay. Albo wywal na ziemię z powodu i poślizgnięcie się paru osób i wywołaj rozruchy. No targu można. Tak. W takim razie wynosicie, tak? No jeszcze jak tam Walter rozmawiał, to Gerhard znowu wstaje od stolika i idzie w tą stronę do tego faceta, do tego człowieka. Jest to jakaś toaleta, muszę to jakoś zaprać wodą albo czymś, przecież zostawi plamy.
No tak, wzrusza ramionami. No to... sobie jakoś znać. My tutaj no, mamy na piętrze, ale jest nieczynna. Nie ma funduszy. Spuszczam głowę i kręcę ją. No. Więc wychodzicie bogatsi o doświadczenia i plamy na gaciach. Ale jeszcze jedna sprawa. Jak już wyjdziemy, to chciałbym sobie obejść ten budynek i zobaczyć, czy nie ma jakieś... w ogóle mówię do drużyny, żebyśmy obeszli ten budynek i sprawdzili, czy nie ma jakiegoś wejścia od tyłu i strony coś takiego. To ja wezmę twoją postać i tak zlustruję wszystkie ściany. Okej. Pozwolisz, że... to będzie tak. Ctrl I. Udostępniam. Natomiast od tyłu też wygląda ciekawie. Ponieważ z tyłu ten budynek tak trochę... z tyłu ma taki duży podjazd i na tyłach są drzwi do składziku. Duże, metalowe drzwi tutaj, jak sobie spojrzysz. Mhm. Nikt tam nie patroluje się, jakieś stare papierzyska walają, przerdzewiałe beczki, trochę tam jakiś skrzyń też rdzewiejących po dostawach. Jak stamtąd jestem z nim, to przyglądam się, czy te drzwi nie są jakieś zardzewiałe, tak, czy sprawiają wrażenie, że dawno nie otwierane. I czy można zastosować nasze wytrychy też? Nie, proszę ciebie, wyglądają dobrze. Nawet sądząc po otarciach tutaj, na tym takim panelu, wygląda na to, że są używane i to regularnie. Chociażby, wiadomo, jak to jest na chociażby płytach jakichkolwiek, po kilku dniach się osadzi jakiś kurz, pył i tak dalej. Natomiast jeżeli się ciągle porusza drzwiami, no to są świeże obtarcia. Tak? W nocy się tu można coś zasadzić. Albo nie w nocy, a nawet w dzień. I to zależy, jak tutaj to wygląda od zewnętrznej strony, czy to jest normalnie ludzie tutaj sobie od chodzą, czy raczej nieużywane. Od zewnętrznej strony tu jest po prostu taki placyk rozładunkowy. Z tej strony ciągnie się taka mała uliczka, a tu jest po prostu wybetonowany kawał placyku. Natomiast powyżej już zaczyna się ściana działowa całej dywizji, tak? Mhm. Czy jest tutaj jakieś miejsce, w którym można by się jakoś schować, ukryć, i to jest niestety problem, nie bardzo. To jest placyk rozładunkowy. Poza jakąś starą beczką, która jest dosłownie rupieciem, który strasznie skrzeczy, i rozwalonymi skrzynkami, też metalowymi, no to... no może jakiś kontener na śmieci by się znalazł. No cóż... w każdym razie warto tu zajrzeć jeszcze. Być może, gdybyśmy nie mieli innych śladów. Reszta budynku to jest po prostu ściany, jak myślę, jak zakładam. No tak, no powyżej jest kilka... na piętrze są oczywiście okna. No tak, tak. Czy te okna coś widać? Nie. No, ciemno jest. Jakieś pomieszczenie, ale nic się tam za nimi nie ruszy. Nieużywany takie sprawia wrażenie, tak? Co tam? Sprawia wrażenie nieużywanego. Światła się tam nie świecą ani nic. Teraz nie. Jak wysoki jest ten budynek? Ma dwa piętra poza parterem. Okej, okay. A jak wyglądają okna? Są zakratowane czy nie? Na tak. Wyższych piętrach? Na wyższych piętrach, na piętrze powyżej, z tyłu tak, a z frontu nie. Aj, szkoda. Zupełnie jakby ktoś wiedział, o z premedytacją z tyłu zakratował. Tak, tak, dokładnie. No, nic w takim razie, to chyba wszystko. W takim razie myślę, że możemy
Ewentualnie możemy się tu jeszcze zaczaić, jeśli ktoś by przychodził, ale on nie za bardzo jest gdzie. Możemy się tutaj włamać, ewentualnie możemy sobie stąd pójść i po prostu zaczaić się na te duchy. Teraz jest bardzo dużo ruchu, że tak powiem, w okolicy. Tak, w sumie może by to było przyjść później w nocy. Również. W środku zmiany. Jakkolwiek. Nie jakkolwiek. W środku zmiany nocnej najprawdopodobniej będzie, że te duchy będą działać. Zresztą dzisiaj się przekonamy, czy to duchy, czy to ktokolwiek inny. Ja mówię tu również o przyjściu tutaj, gdzieś w nocy, tak. I otworzeniu tych drzwi. Też w sumie w środku zmiany możemy to zrobić. Ale najpierw, teraz panowie, skoro wyszliśmy, trzeba się zastanowić, gdzie się chcemy zasadzić. Na te duchy. Czy się rozdzielić i zasadzić się w dwóch miejscach i po prostu trzymać ze sobą kontakt? Dobra, ja was przetransportuję na mapę. Czy dać jakąś... jak to się nazywa? Przynętę. Puchę, przynętę, właśnie. Czy wypuścić tą Lili i idź sobie, Lili. Kryjemy cię. Czy... W każdym razie jeszcze zanim to rozkminimy, to Gerhard chciałby ze Stantonem gdzieś udać się w miejsce takie puste. Jak rozumiem, mogę użyć tego, przełożyć ten skaner i użyć tego urządzenia do pobierania próbek na tym, co Stanton wyniósł w tej swojej puszce. Tak. To właśnie to Gerhard robi. Gdzie to robicie dosłownie? Gdzieś niewidoczne miejsce tutaj w okolicy. Na której Modelu? Mapie teraz powinniśmy być? Z powrotem na stole. Nie wiem, albo zostawimy jakiś zaułek, albo... Do motelu, jest to... może. A jeżeli jest pełną, to do motelu. Do hostelu. Ale słuchaj, jakbyśmy tutaj zbadali, to byśmy też wiedzieli, czy ewentualnie powietrze się coś stąd nie wydaje. No, nie wydaje. Gdzieś tutaj w okolicy bym najchętniej się zaczął, w jakimś takim miejscu. Może gdzieś tutaj? No. Zresztą już będzie daleko pewnie tego domu, żeby skanować coś wyczuł, ale z tej... No nie. A to nie ma jakiś wejść? To ludzie też wychodzą z tej strony? Nie, jest tylko jedno wejście frontowe. No i to z tyłu, tak? Zaplecze. Ale z tego bloku tutaj miejskiego. To znaczy? Zresztą strzałką. No pokazuję tam strzałką. A, no to tu jest w regularnych odstępach jest kilka wejść, tak? Ale ludzie generalnie teraz rzadko kursują od megabloku do megabloku. Głównie albo już wrócili, albo wyszli, albo właśnie wszyscy kierują się do przytułku, żeby się najeść. Zaczekajmy do nocy i spróbujmy przydypać te potwory, które grasują. Tak, przydypamy. Napiszemy tylko zbadać się auspeksem. I potrawę, i okolice domu. To już... Czy ten skaner jest na tyle jakby mały, że mógłbym się z nim bez zwracania uwagi na siebie przejść wokół tego domu? No tak jak mówię, to jest jak typowy auspex. Wygląda... Wyobraź sobie tak, główny element pasuje ci dosłownie w dłoni, tak? Leży dosłownie dobrze w dłoni i ma taką małą klawiaturę. Nad tym jest taki skromny ekran z jakimiś elementami. No jest troszkę mniejszy niż te wasze słuchawki voxowe, tak? Okej, no to mówię do Stantona, żeby mi Stanton ubezpieczał mnie, żeby ktoś tutaj mnie nie zaskoczył i ja z tym auspeksem wokół tego domu pomocy się przechodzę, patrząc na ekran. Dobra. Dookoła domu pomocy się przechodzisz, nie wiem, ustawiłeś sobie tryb dźwiękowego ostrzegania czy wizualnego? Wizualnego.
Okay. Dlatego stamtąd mnie ubezpiecza, ja patrzę na ekran. Mhm. No i tak, idziesz. I te lampeczki generalnie są wygaszone. Przechadzasz się przed frontem, tak bardziej ukrywając za pazuchą ten swój auspex. No i w tym całym tłumie tych biednych ludzi też nic nie drgnie. Masz aż 7 punkcików, tak, które się teoretycznie powinny zapalić od najmniej intensywnego do najbardziej intensywnego. Ale absolutnie nic. Natomiast kiedy przechodzicie wzdłuż tyłów domostwa, tego domu pomocy, i znajdujecie się właśnie przy tych drzwiach do magazynów, i już myślałeś, że nic się nie stanie, nagle stało się coś nieoczekiwanego. Mianowicie zaświeciła się jedna belka. Na krótką chwilę. Stanton, mamy coś. Dobra, to chodźmy stąd, żeby nie zwracać uwagi większej niż zwracamy. Może w sumie bardzo, bardzo słaby, bardzo słaby odczyt. Znaczy musi być stary. Stary albo daleko, tak? Tak, ale coś w powietrzu jest, bo to wyczuwa z powietrza, tak? Stary albo daleko, racja. Mhm. Dobra, stamtąd mamy coś. Po raz pierwszy na ten aspekt coś pokazał. Wiesz co, może lepiej zbadajmy to co wyniosłeś z tego domu. No chodźmy. Nie będziemy wchodzić, będziemy zwracać bardziej na siebie uwagi. Wracamy do grupy, nie wiem, resztę mnie jakoś tak osłania, żebym ja z tą rurą nie wyglądał. No ewentualnie może jeszcze oczywiście pukawki bardziej pokazać, to każdy będzie zwracał wzrok automatycznie. I pobieram próbkę z tej puszki, którą stamtąd wyniósł. No. Zassałeś do tego, no i co z tym chcesz zrobić? Zrozumiałem, że to jest jakieś zautomatyzowane, że będą jakieś wyniki. Nie, to jest do pobierania próbki. Okej, to właśnie o to pytałem w tym domu pomocy, że zrozumiałem, że to jest automat, że tam coś nam powie. No tak, to jest automat do pobierania. Nie do analizy. Okay. Czyli nie analizuję, tylko pobieram. Nie, to tylko pobieram. Okay. No dobra, po zapachu tej potrawy też coś może wyszyć. Znaczy, no, pachnie jak normalny gulasz. A pytanie, czy... Ale Auspex nikt nie wyczuwa w tym gulaszu, nie. Tak? Nie, absolutnie dla Auspexu to jest... No nic się nie dzieje z tym. A mamy jakąś możliwość przebadania tej próbki? Pierwsze pytanie powinno brzmieć, zanim się w ogóle o coś takiego spytasz, czy macie taką wiedzę? Jeśli nie, to czy macie kontakt do kogoś, kto może coś takiego mieć? No i niestety w pobliżu nie ma. No ja po prostu źle zrozumiałem. Myślałem, że to jest taki automat, że on pobierze i przeanalizuje. Nie, to jest... To wam dał... Do wykrywania dostaliście właśnie ten Auspex. Żeby wykryć tym, który z tych organizmów jest tym, co szukacie. A ten automat to jest taka... takie coś, co tylko, wiesz, to pochwyci i zamknie w takim tubusie, tak? Szklanym. Było coś takiego, że jakby się nam udało, to mamy właśnie te próbki pobrać. A nie było mowa właśnie o tym, że coś z tego... Okay. To źle pamiętałem. No ja też nie pamiętałem, więc coś się nie ma. A w każdym razie przekazuję reszty drużyny, że Auspex pokazał ślady z tyłu tego domu pomocy, więc to chyba obecnie najmocniejszy ślad, jaki mamy. No. Trzeba będzie się w nocy zasadzić po prostu. No, w okolicy tego, bo jak to był stary ślad, to mógłby być nawet z tej nocy. Tak poza jeszcze odgrywaniem postaci, mówiłeś, że stary albo daleko, prawda? Tak. Nie, że ktoś tu zostawił ślad. No
tak, ale że może być albo stary, albo daleko, więc... Co, jeśli gdyby był daleko, środka? To sygnał by się zmieniał. A co jeśli jest ze środka? Jeżeli właśnie mógłby być z środka, tak? Więc jesteśmy na obrzeżach jego. I się zmieniał, bo ledwo co pokazał, albo w ogóle. Kiedy podchodzimy do tego wejścia z tyłu, ledwo coś pokazuje. Więc się jakby zbliżamy, jeżeli jest daleko, tak? Już się wymieszał z tym powietrzem i ledwo wyczuwamy ślady. Albo jest stary. To jest również możliwe. Tak czy siak mamy ślad, żeby się tam... Mamy dowód, poszlakę na to, żeby się tam wbić w nocy. Teraz pytanie, co pierwsze robimy. Najpierw się tutaj... Najpierw wchodzimy do domu pomocy. Czy najpierw zasadzamy się na duchy, bo jedną i drugą sprawę... Jedno i drugi pomysł najlepiej by wykonać. A to wszystko możemy jednej nocy. Dokładnie, możemy obydwie rzeczy zrobić naraz. No. Bo ona mówiła, gdzie była ta dziura, co ona niby twierdziła ta baba w stołówce. Ta zapadlina to chyba jest po drugiej stronie. Tak, to jest jak spojrzysz sobie tutaj na mapkę, to było mniej więcej gdzieś tu. Aha. Że tam po prostu zaczynają się, tu na obrzeżach mapki, zaczynają się już te osmalone płomieniami reinholdzkiego pobroku rejony. Im dalej, tym zniszczenia są coraz większe i straszniejsze, aż te wszystkie budynki zaczęły się zawalać. No i zawalisko poszło do tego stopnia, że przebiło się do podula, czyli do tych wszystkich rejonów, które normalnie są odgraniczone zbrojonymi warstwami rokrytu, na tyle grubymi, że się nie powinien tam nikt przedrzeć, nawet jeżeli jakieś męty z podwula sobie tam żyją. No a ponieważ się to zawaliło, no to korzystając z tych zapadlisk, z tych właśnie dziursk powstałych i rumowisk, jakoś sobie tam ci wyszli. Tak teraz właśnie spojrzałem, czy stamtąd pamiętam, jak był u tego odzyskiwacza. Czy ten akwadyk był czynny? Działał? Nie. To jest jedna z wielu pozostałych, że tak powiem, reliktów po tych starych budowlach tego domu Koskarla, tak? Bo tutaj, jak pamiętacie, kiedyś był majątek ziemski takiego szlacheckiego rodu, stąd też został ten ozdobny łuk, ta statua, no i akweduk, który prawdopodobnie zasilał jakieś ładne ogrody. A odkąd Sibelius się rozrósł i to wszystko wchłonął, to przepoczwarzono to w taki standardowy, surową dzielnicę megabloków mieszkalnych. No, a to są takie relikty tego, co zostało. I akwedukt jest takim właśnie reliktem ozdobnym bardziej. Co, dziś się zasadzamy, ale najlepiej gdzieś w okolicy domu pomocy, tak? Taki jeszcze jeden pomysł, póki... Tak w ogóle to która jest godzina? No powiedzmy, minęło wam jakieś półtorej godziny, no już taka 18:30, słońce chyli się ku zachodowi, hen daleko, co znaczy, że już w Koskarli jest dość ciemno. A więc póki jeszcze nie jest pełna noc, to przeszedłbym się po targu. Po targu raczej tak, żeby być, chociaż trochę sprawdzić. Koło odzyskiwacza, koło domu związkowego, koło posterunku i sprawdziłbym tym skanerem, czy czegoś nie ma. Jest jeszcze jedna poszlaka, tak, która prowadzi... Nie. Jest jeszcze jedna poszlaka, która prowadzi do domu pomocy. Tak sobie myślę właśnie. Sykes mówił, że tam na piętrach w nocy coś się dzieje. Wydaje mi się, że normalni ludzie w nocy w Koskarli po prostu śpią. A jedyne miejsca, które mają zasilanie, to jest ten nasz hostel. I to był wyjątek, podkreślał to ten właściciel hostelu, że oczywiście mamy tutaj prąd, mamy. Reszta dzielnicy jest w mroku, oprócz znaczy tego zjazdu do tunelu. Ma posterunek. No posterunek ze swojego jakby pozycji w dzielnicy ma prąd.
No i ten dom pomocy. A domu pomocy. Znaczy ja może tutaj udostępnię wam mapkę, jak wygląda Koskarla w nocy. Bo zrobiłem coś też takiego, przygotowałem poniżej, możecie sobie spojrzeć. Są wszystkie elementy, no tutaj tylko nie zaznaczyłem, bo oni ma elektryczność wewnątrz, tak, w hostelu, a nie na zewnątrz. No w każdym razie, no okej, okay, czyli ma tak, hostel, wewnątrz, posterunek, maglev, to zrozumiałe, ten dom związkowy. Dom pomocy też ma. Nie dam pomocy, ale Sykes mówił, że na piętrze coś, ruszają się cienie, coś takiego, takiego zwrotu użył. Tam się coś dzieje. Więc jakbyśmy się na przykład w tym habitacie, nie wiem, czy będą to puste jakieś mieszkania, apartamenty z widokiem na to, zasadzili i zobaczyli, co to za cienie, może coś rozpoznamy. Albo w jakiś inny sposób obserwowali w nocy ten dom pomocy. Tak swoją drogą zwróciły co wydajecie się pomijać, tak mi się wydaje, to hostel, który ma własne zasilanie. Nie, on ma, dostaje zasilanie chyba. Tak, hostel ma kontrakt z kombinatem Tantalusa. Dokładnie. A okej, dobrze, to zapomniałem. Nie, no to chyba jest najlepszy pomysł, żeby najpierw zasadzić się na dom pomocy. No dobra. Czyli jak próbujecie to zrobić? Wejść tutaj do tego megabloku, tak? No i tak miałem, mieszkanie z widokiem. Tak miałem pomysł, że wejść do tego megabloku. Nie wiem, czy będą puste apartamenty z widokiem na ten dom pomocy. Tak, no i to jest problem. To jest jeden z niewielu megabloków bardzo blisko maglewu, a to znaczy, że w większości jest taka sytuacja jak w tamtym 717. Jeżeli są mieszkania, to są pozamykane, a jeżeli są wakaty otwarte, no to gnieździ się już tam jakaś rodzina. Tak właśnie myślałem, że za blisko maglewu. Co to jest za kółko? To jest jakiś filar, który wspiera maszynerię tutaj dookoła stacji. To jest lita ściana, tak? Mhm. Taka betonowa, konkretowa. Tak, pnie się na jakieś 100 metrów. No dobra, bracie, jak macie jakiś pomysł, to chętnie usłyszę. Wbijamy się wieczorem, jak zgasną światła. Odczekamy chwilę i cóż. I pójdźmy do domu pomocy najpierw. Czyli czekacie do zmierzchu tutaj na ulicach, tak? Może lepiej chyba pójść do hostelu. Ale wtedy w nocy będziemy... Będzie też dość, że tak powiem, nasze poruszanie się w nocy... Chcecie ryzykować przejście przez całą... Dokładnie, całą Koskarę byśmy też musieli przejść. A tak czy siak zwracamy uwagę. Jak już to będziemy w jednym miejscu coś siedzieć. Okej. Okay. Czyli kręcąc się tutaj może gdzieś dookoła, tak? Udając, że robicie pożyteczne rzeczy dla społeczeństwa. Zwiedzamy. Tak jest. Nie wiadomo, co jest waszym motywem przewodnim, aczkolwiek kręcicie się. Rozglądacie, wypytujecie ludzi jakieś bzdury i tym podobne, aż mija kolejna godzina i kolejna godzina, aż zapada zmrok. I gdzie byście byli, tak mniej więcej, wiecie co, to tak kręcąc się w tym rejonie, się zastanawiam, chyba że po prostu stoicie tutaj perfidnie, tak? I Nie, no lepiej nie był. Nie, żeby było zbyt podejrzane. Też by nam mógł zobaczyć. Tak czy siak to jest podejrzane, co robimy, tak się kręcąc bez celu, to jest jakiś preventurness. Jeszcze dorzucimy ognia, nie? Jakby nie stać w miejscu. No tak. A tak czy siak, jeśli preventurness siedziałby nam na karku, co na razie... To, że go nie widzimy, to nie znaczy, że go tam nie ma. Tak bym to ujął. A to tak czy siak będziemy wydawać się podejrzani, no ale nic z tym nie zrobimy. Do domu związkowego raczej nie.
Powiedzmy, że jesteście po prostu, kręcicie się i będziecie na tej ulicy, nie? Kiedy zapadnie zmrok. No i kiedy ten zmrok zapada, staje się rzecz, którą już raz przynajmniej część z was doświadczyła w Koskarli. Mianowicie świadectwo odpłynięcia energii. Słyszycie, jak stopniowo wyłączają się kolejne podstacje, jak energia odpływa z tych wszystkich kabli i sieci całej, jak i życie zamiera powoli, a kiedy i reszta lampionów się wyłączyła, wszystko skąpało się w niemal absolutnym mroku. W odległości tą swoją, ten wasz cel, ten dom pomocy, w którym faktycznie na piętrze się jakieś światła świecą, ale to wszystko, jeżeli chodzi o jakieś dziwne, charakterystyczne i nietypowe zajścia. A wy, jaśnie jak się słyszą, jesteście jakieś, powiedzmy, 50 metrów od tamtego miejsca. Zamierzacie iść z jakimś oświetleniem, czy skradacie się w ciemności? Nie. Chcemy ich zobaczyć, więc... Nie możemy się aż tak bardzo ujawniać, chyba mi się wydaje. Po której stronie chodnika idziecie? W sensie... Po prawej? Czy po lewej? Wziąłbym po lewej. Jeśli idziemy w stronę domu pomocy, to po lewej, bo będziemy szli przy ścianie, przy tym habitacie. No, od razu zejdziemy przy ścianie, tak żeby nas światło jakby tego domu pomocy nie złapało. Żeby przejść za niego, tak mi się wydaje. Co na to? No i bracie? No. Żeby się przenieść na? Na ostatnią mapkę. Possible Encounter. Tak. Shit. A oddal sobie to tylko tak drogę. To widzę szosę. Widzę szosę. Jest bardzo ciemno. Oj, bardzo, bardzo, bardzo ciemno. Ale to nie wszystko. Oj, nie. Oj, bardzo, bardzo nie. Czyżby zielone oczy gdzieś wyskakiwały? Czerwone chyba były, po powieściach. Jak to było? Czerwone oczy, ich nie przeoczy. Coś tam. Mhm. Ładnie. A, no i tak. Jeśli zaczną do nas strzelać, to na pewno tego nie przeoczymy. Albo nawet nie zauważymy. Nie zdążę go zauważyć. A, tak też to można ująć. Okej, panowie. Więc... Wyjdziecie w takiej ciemni. Możecie się ustawić tutaj na tej drodze, znaczy na tym. Tak, ja chciałbym tylko przypomnieć, że ja mam Stealth Geara za jako ubranie, także jego chciałbym założyć. Znaczy też teoretycznie cały czas go mam pod sobą, pod tym płaszczem. No. Aberhajwu, także to... zdejmuję ten płaszcz i... To niestety nie daje ci żadnych bonusów. Nie daje? Nie. Myślałem, że to jest z racji tego, że jest stealth. No nie, jednak nie. To jest stealth gear. Jako ubranie to po prostu byłoby na ciemno, tak? Nie miałbyś kar za to, że masz na przykład białą koszulkę, jak w ciebie świecą światłem, nie? No to w takim sensie. To ma sens, tak. Jak położysz się na czarnym i zaświecą w ciebie latarką, to trudniej cię zauważyć. Tak. Okej, okay. Ja już tutaj... Panowie, w takim razie no test wypatrywania minus 20 z racji tego, że jest bardzo ciemno. Ale wszystko jedno. Awareness, dobra. Tak? Awareness, tak. Minus 20. Raz się żyje. Nie, rzuciłem się, nie rzuciłem, nie. Weźmy się... Trzy za wysoko. No dobra, więc nikt tego nie zauważa. Już tutaj robię tak. Roll. Okej, więc w tej rundzie po prostu nie działacie. Zza węgła. Tutaj Quint to usłyszał już dość późno. Wypadła jakaś dziwna istota. Skąpana w mroku, chwiejna, widzisz zaledwie jej sylwetkę i dostrzegasz czerwone ślepia,
kiedy już jest bardzo blisko i wykonuje w ciebie zamach swym łapskiem, ale niestety cię nie trafia. Znaczy, niestety, akurat dobrze, że cię nie trafia raczej. Kolejne. Zdecydowanie dobrze. Kolejne monstrum rzuciło się na plecy nieświadomego Gerharda. Zobaczcie, z której strony nadchodzę. Sana. O, ty. Ja ich nie widzę. No, ty ich nie widzisz. No, Gerhardzie. Rozumiem, że nie mogę nic robić. Do nothing. A tak, bo jesteś zaskoczony. Mhm. Boom. Nagle takie wielkie łapsko walnęło w ciebie z ostrymi pazurami i przejechało ci po głowie wręcz. Z zadziorami, prawda, po tej twojej łepetynie. Drugi rzuca się z kolei na biednego Waltera. Monstrum wbija mu potężne łapsko w ramię, otaczając odrobinę krwi. I teraz nadchodzi wasza reakcja. Quint. Cóż, trzeba dobić karabin i inicjatywkę, co? Już jest inicjatywa wylosowa. To ja wyciągam mój monomiecz i chcę to diabelstwo, czy czym to jest, ciachnąć najlepiej koło czerwonych oczu. Znaczy przynajmniej mniej więcej w miejscu, gdzie są, znaczy nie gdzie są, ale tak, żeby jak są oczy, to żeby trafić mniej więcej w ciało, tak? Mhm. Sugerują cię oczach. Tak. W takim razie weź sobie swój monosword wyekwipuj. Combat and actions. Racja, w measurement jestem. Się ścięło coś? Nie. Okej. Okay. Mono sword. Primary hand. To będzie standardowy atak. Żadnych modyfikatorów nie. Darkness tak? Minus 30 masz tam modyfikator. No jesteście w pełnej ciemności. No to będzie ciężko. Trafiłem. A, wyrzuciłem 4. Body. Jeszcze taka prośba. Następnym razem po prostu weź go zaznacz, tak? Jak będziesz atakował. To od razu będzie aplikować. Przesuwasz swoim mieczem po jakiejś gęstej tkance, czujesz opór i chrzęszczenie tego stwora. Czujesz, jak wokół ciebie próbują cię doścignąć te wielkie szpony, takie masywne ramiona, wczepić się w twoje ciało, lecz akurat im się to nie udaje. Sirus, tak. A takie jeden... pytanie. Czy wiecie, że macie swoje lampy, tak? Tak, wiem, właśnie ja się zapytałem na Skype, czy mamy je rozstawiać, albo. Jastrze, wyciągam mojego. Moment, co to było? Ja bym chciał, tak, autopistola, muszę armować, tak? Klikam autopistol. Mhm. Primary hand. Tak. I chciałbym strzelić, aha, to mi się robi atak with weapon autopistol, strzelić w uliczną zjawę, która atakuje Gerarda. No to zaznaczasz go. Moment, najpierw muszę dać standard atak, tak? Bo tak. Wyciągam, więc nie mogę, nie mam chyba quick draw, o ile pamiętam. Zaraz zobaczymy, na twojej karcie powinno być. Jako talent masz quick draw, więc możesz. W takim razie robię standard atak z... gdzie tu jest przycelowanie? Aim. Aim. Half czy full? Co mogę? Half, bo to jest... Half, okej. Okay. Full tak jestem... całą rundę z przycelowania. Mam do tego point blanka? Mam. Nie, ponieważ on jest w walce wręcz, wtedy się... A nie!
faktycznie, masz point blanka, tak. Mam point blank i teraz tak, klikam gościa. Visibility, tak... czekaj, to najpierw klikasz gościa, a potem robisz ustawienia. Tak to ci point zresetuje. Blank, chaos i standard attack, visibility, normal? Darkness. Póki nikt nie rozpali latarni, to macie minus 30. Size target, average? Average. I target jest in melee, zaznacz. In melee, no. To, bo jest w walce wręcz z towarzyszem twoim. Optional, dobra, to jest tyle. Mhm. Chyba tak? A, ja tak. No nie, coś tam... Oj, misuję niestety. No, nie trafiłeś. Niestety jest tak ciemno, że próbujesz strzelić na oślep. Kierujesz się tym, że Gerhard z czymś nawiązał walkę, no ale to tyle. Gerhardzie. Gerhard czuje jak ciepła krew spływa mu po policzku po tym ciosie. Z arbitratorskim treningiem wyjmuje mono sword, mono miecz. Mam quick draw. Masz. Tak? Primary hand. I tnie tą zjawę, patrząc jej w oczy. Mhm. Ostrzegasz tylko maleńkie czerwone punkciki, to wszystko mi się wydawało. Standard attack. Pół tury przycelowania. Mhm. On mi tutaj zaznacza, że mam outnumber opponent, ale to nie mam, zero. To nie masz, na zero. Visibility darkness. Mhm. I chyba już. Tak jest. Ojej, ja. Tak, pudło. No to tak, no to wyjmuję swój shock maul. Mhm. Mam quick draw, tak więc jest to akcja natychmiastowa. Mhm. Aim none, half, one, four. Outnumber na zero. Okej. Okay. Terrain type zwyczajny, visibility darkness i okay. To wszystko. Dobra. No to jedziemy. Ojej. Machnąłem gdzieś tam, mając za złe Siriusowi, że nie rozpalił lampę, kiedy mógł. Sam mogłeś. No, ja sprzedałem. Po pierwsze sprzedał, po drugie jest w walce. No właśnie, no to i walczę bronią dwuręczną. Jednoręczną. To jest jednoręczna? Tak. No. To jest dosłownie obuch, to nie jest tyle młot, tak? Co? Okej, okay, dobra. Mhm. Okej, okay, co tutaj mamy? Więc ta zjawa nadal się wyżywa na Gerhardzie. Próbuję go trafić, lecz już nie ma tego z efektu zaskoczenia. Jest bardziej nieporadna, tak się okazuje. Stamtąd. No stamtąd widzą, że jego towarzysze nawiązali z czymś walkę. Szybko sięga do swojego plecaka i próbuje rozpalić lampę. No to w sumie... no tak, to zejdzie ci na to cała runda. Ja już to ustawię, ale teraz rozbłysła... Kiedy Stanem wyciąga ten tubus z lampionem, podnosi te małe żaluzje, zapala się reakcja chemiczna, no i błysk, który tutaj się wylewa w te zjawy, już wam pokazuję, jak bardzo je to zmienia, odbierając im zarazem takie ten efekt ukrycia. Rozpromieniło się tu na tyle światła, żeby je rozjaśnić. O. Ale to coś tak czuję, że będzie trzeba nam surowicy. No chyba tak. To one są oślepione przez to światło? Nie. To jest to, co zrobił Stanton. Dobrze. Więc teraz ta bestia. Ona się może nadal wyżywa na walterze. Może zrozumiała swój błąd i ucieka? O, nie bardzo. Ona nie rozumie. Cholera. Ale na całe szczęście cię pomija. Quint, teraz nie masz żadnych kar wynikających z oświetlenia. Świetnie. Dziękuję ci nawet. Bardzo ci dziękuję.
Jak się jeszcze raz zaznaczało? Swój monosword bierzesz, teraz zaznaczasz przeciwnika. W tabelce targets na dole masz. A już mam. Biura. Tak, już. I tak, i zaznaczasz rzeczy, jakie tam miałeś. Standard attack, na przykład aim. Odznaczasz darkness, bierzesz visibility na normal, no i jedziesz. Mogę zrobić all out attack? Możesz, oczywiście. To ale wtedy aim schodzi na zero, tak? I ja wtedy nie miałem zaznaczonego aima. Aha, no to, no to wszystko. To no. Tak, to jeszcze nie rzuciłem. Więc trafiłeś, znowu tniesz po tym razem odsłoniętej istocie. A sama istota, odkąd Stanton rozpalił światłość, że tak powiem, zauważacie, wyglądają poniekąd jak ludzie, lecz jakby inni, przerobieni. Tak jakby skóra pozostałości człowieka została naciągnięta na zupełnie inny, zmodyfikowane ciało. Quint wyżywa się na swojej ofierze, niestety niewiele jej wyrządzając, ale zawsze odrobinę jest to do przodu. No dobra, ten czerwony oki upiór, natomiast chce się Quintowi oczywiście zrewanżować i będzie go dalej bił. Lecz specjalnie mu to nie wychodzi. Cyrus. Teraz już możesz strzelać bez kary za ciemność. Tak, więc znowu biorę uliczną zjawę. Ale moment, jak muszę zaznaczyć siebie. Teraz autopistola mam w dalszym ciągu, więc klikam tego autopistola, prawda? I teraz targetuję. Jedziemy. Standard atak i w tym momencie. Aha, bo ja mam jednego fulla, czyli tak, half i half, dobra, point blank, visibility normal, in melee, dobra, chyba wszystko. Strzelasz do niego, lecz dzieje się coś niesamowitego. Trafiasz w ramię, lecz wydaje się, że pocisk wbija się w jego tkankę, czy niewiele robi na nim wrażenia. Twardy zawodnik. Nawet odrobina juchy się nie polała. Albo mi się wydaje, czy straciłem hapsy? Nie. W tych ten pasek, aha, bo to jest od broni, tak? Dobra. Amunicja. Gerhard. Albo przełącz na las pistola. Gerhard, widząc, że jak zjawa obrywa tą kulą i tam się nic nie dzieje, szybko traci cierpliwość i będzie atakował all out attack. Wściekła. Tak, już wszystko ustawiam. Myślę, że dobrze. Zjawa próbuje uniknąć twojego ciosu, schylić się, bo odgiąć, lecz wściekłość Gerharda jest na tyle imponująca, że kiedy jego miecz, monomiecz, tak, zagłębia się w ramię, no to odrąbuje całkiem niezły płat mięsa. Ten płat mięsa opada na ulicę i widzicie, że zaczyna jakby skwierczeć. A bestia zaryczała boleśnie. W sumie bardziej przypomina to jęk. Dobra, teraz Walter. No cóż, Walter, mimo iż ranny, uśmiecha się przez kapiącą krew do tejże zjawy i cóż, tłucze ją. Jak tylko dobrze potrafi. Przycelowanie plus 10. Standard attack. Punkt szczęścia. Punkt szczęścia powiadasz? Tak. Już. Proszę bardzo. Możesz jeszcze raz zaatakować. O! Aczkolwiek. Ty go walnąłeś szok małym. Tak. A shock maul ma to do siebie, if the target suffers at least one point of damage, make a challenging toughness test, plus 10 za każdy armor point, jaki posiada na tamtym rejonie. Jest! Wow! Ogłuszyłeś za... Aha, dobra, jest ogłuszony na jedną rundę. Booyah! Stand one round. Boom! To mistrząco się odezwało. Tak, Walter uruchomił swój wielki młot. Jak mu, znaczy ten obuch taki, to wygląda dosłownie taka rurka metalowa,
z rękojeścią, z takim przyciskiem, a na końcu jest taki cylinder wielki. I po tym cylindrze, kiedy w Walterze zapuściłeś go w ruch, zaczęły skakać jakieś ładunki elektryczne. Jak tylko walnąłeś tej zjawie w ramię, to poraziły ją te ładunki i zaczęła się miotać. Ta uliczna zjawa, ona się będzie nadal na Gerhardzie wyżywać, no bo jednak. No ale niespecjalnie. Chyba bardzo zdekoncentrowało ją to trafienie twoje. Częściej łapie się za swoją bolącą ranę, niż cokolwiek miał robić stamtąd. Pomóż mi, okrąż ją. Właśnie stamtąd widząc właśnie, że tutaj Walter do mnie krwawi. Chodź, do mnie jest double team. Ja też krwawię. Nie, to... spoko, ja sobie poradzę, nie ma się czym przejmować. Ja bardziej krwawię niż ty. Cyrus ci pomoże być bliżej. To ja pobiegam właśnie wyciągając monosłoporta i... Okrąż może gdzieś, nie wiem, tutaj. Tak? Jakoś, żeby, wiesz, dostaniesz plusik. Znaczy z flanki to jest tylko to, co masz z przewagi liczebnej, tak? Outnumber by 10. Jak sobie teraz wiesz, standard attack, na przykład przycelowanie, half. Znaczy standard mogę zrobić half? A, bo się ruszyłeś, prawda, nie możesz przycelować, no. Tak? A szarże mógł zrobić? Nie, szarże nie po takiej trajektorii, za mało rozbiegu. Czyli tak, standard attack, aim non. Outnumber by 1. Teren normalny, widzę drzwi normalne. Target nie jest surprised, ale jest tunel, tak? Tak, jest stunt. No tak. A nie, zaznaczyłem go. Chyba. Czyli taka rutyna, pamiętajcie, najpierw po uruchomieniu zaznaczamy przeciwnika i wtedy ustalamy modyfikatory. Nie zaznaczyłem go, no nie zaznaczyłeś go. No dobra, 4 w głowę. Zobaczmy. To nic mu nie robisz niestety. Stanton obiegł tą zjawę i w takim zamieszaniu próbuje ją ciąć w głowę, ale niestety niewiele sobie może z tego zrobić. Dobra, ta zjawa, ona z kolei jest zaaferowana. Tutaj jeden człowiek, tutaj drugi, więc próbuje się jemu odwdzięczyć z kolei. Stantonowi się znaczy. Jakby chcąc go odpędzić. Dobrze. A nawet jak jest ogłuszona, czy to jest po prostu efekt zniszczający jej skuteczność? Jest ogłuszona, to znaczy, że ma tylko jeden pół akcji. A, jedną akcję, dobra, okej. Okay. Pół akcji ma. No i nie trafia. Ogłuszona jest nadal do twojego quint. Do mojej rundy. A ja ponownie tnę to diabelstwo, które przede mną stoi, co nie przypomina ani człowieka, ani czegokolwiek innego. A tym razem przyceluję po prostu. To jest tylko aim half, standard attack i nic więcej. Jeszcze zaznaczę. Wygląda sytuacja tak, Sirusie, że twoi towarzysze okładają się z tymi stworzeniami. Te stworzenia dziwaczne, upiory z mroku. Bardziej starały się chyba was zaskoczyć, kiedy okazało się, że macie przy sobie broń. Oj, to już zdają się bardziej nieporadne. Tak, ja bym chciał przełączyć mój autopistol na serię, bo chyba mogę, prawda? Możesz. Bo nie wiem, gdzie to zrobić. Najpierw bierzesz autopistol. Tak. No. Autopistol. Zaznaczasz przeciwnika. Tak. I masz action full auto burst. Full auto burst i ale to jest full, czyli nie mogę przycelować, prawda? Tak, to wtedy aim na zero. Point blank, normal, average i melee. I to by było tyle. Poszło? Coś się zdaje, że trafił. No ładnie. Sirus wkurza się, strzela serią i te pociski faszerują tegoż tą uliczną zjawę. Jeden go trafia całkiem mocno w klatę, nawet wyrządzając jakieś szkody. Natomiast drugi niestety ugrzązł też w ciele, ale podobnie następuje scenariusz taki, jaki był poprzednio, że kula zagłębia się, lecz żadna krew nie wycieka, tak jakby monstrum zaabsorbowało część.
Dobra, Gerhard widząc, że jego strategia działa i że część odłupał część tej czerwonego upiora, ponowi to, co robił, czyli olał te ataki. Okej, Walter. No Walter, teraz ty możesz wykorzystać swój talent wreszcie. Nareszcie! Pierwszy double team Ewa. Dobra. W takim razie, Walter, widząc jaką no dosyć potężną szkodę wyrządził tej czerwonookiej zjawie, uśmiecha się znowu pod nosem. To jednak można cię zranić, gnoju. I tak, gdzie tego double teama mogę użyć? To jest od razu wliczone w outnumbered. Zauważ, że masz większe... widzę, 20. Tak, zamiast 10, więc po prostu zaznaczasz 1 i to już jest automatycznie. Dobra. Przycelowanie połówka. Pamiętaj, żeby zaznaczyć typa. Tak, zaznaczyłem, spokojnie. Dziękuję za przypomnienie, poszło. Stuna zaznacz. Ale... Dobra, ostatni punkt wykorzystuję, bo rzuciłem 92. To by nie pomogło. Zdecydowanie by nie pomogło. Nawet na plus 30 tak, więc... Dobra. No. Krew ci akurat do czołdowu wpłynęła i... Zrób to samo, tylko jeszcze zaznacz, że jest zestunowany. Okej, widzę. Jezu, jeszcze plus 20. No nie pomogłoby niestety. Uła, ale żeś mu walnął. Nogę mu przetrąciłem, trafiłem mu w kolano. Za piątaka. Uwaga, on znowu robi teścik. I jak teraz mu się nie uda, to jest na kolejne dwie rundy. No nie udało mu się. Kolejne dwie rundy. Ta twoja pała szokująca robi jednak swoje, jakby nie zauważyć. Szokujące. Dokładnie. Shocking. Positively shocking. Scena walki Gerharda. Poczułeś lekkie drapnięcie przez ten ciężki pancerz. W zasadzie obicie. Stanton. No cóż, Stanton chyba walnie mu serię ataków. O mój Boże. Plus 50. Nic mu niestety nie zrobiłeś, ze względu na to, że no jest twarda ta zjawa. Ma naturalny pancerz. A Stanton wyrzucił jedynkę na obrażenie. Tak. Damn. Jak sobie najedziesz na ten 4 rending, możesz zobaczyć. Widzę. Derp. Okej. Czerwonooka zjawa. No ona teraz się tak z lewa do prawa. Pewnie jego runda się skończyła i... Tak, po prostu jako starą czytała. Okej, więc... On tym razem się z powrotem odwdzięcza Walterowi, który go o wiele bardziej atakuje. Bardziej mu grozi. Ale niestety nie jest wiele w stanie zrobić. Quint. Ponownie będę ciepał tego czerwonookiego upora po czymkolwiek, czym mogę. Bo nic wiele innego mi zostaje. Wezmę ale szaleńcze ataki. To jest jedyna sensowna opcja. Na razie mnie nie trafił, więc cieszę się z tego i próbuję go jak najszybciej zabić. Imperatorowi dzięki. A wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście mieli zwykły miecz. To moglibyśmy coś na nich wyryć, ale to tyle. I wyobraźcie sobie, co gdyby Stanton nie zapalił latarenki. Tak. Ja bym chciał użyć jeszcze jednego fate pointa. Żeś go nieźle zadrapnął. Zadrapnął to słowo klucz. Sirius. Sirius powtarzał w zasadzie akcję, bo... Bo cóż innego mu pozostaje, full auto burst, non, point blank, normal, myślę, że to jest wszystko, co by było. Okay. 6 hitów? Dajesz okej. Okay. O mój Boże! Jezus Maria! O mój Boże, co to jest? No wziął i zabił, no. Ratatatata! Sirius nagle złapał za ten pistolet. Jak nie wyprzęgnął pół magazynka. No zdenerwował się chłopak. Tak. 10 pocisków wysprychał, łuski opadają, uderzają w
ten chodnik, odbijając się, prawda? Natomiast pociski gorejące lecą prosto do monstrum i szatkują je. To jeden trafia w rękę, drugi w kolejną, nawet w głowę dostał. Wyszarpują z niego kawałki, które, prawda, to mięso rozklapują dookoła. Critical hit to the head. O Jezu. Czerep tego stworzenia rozpukuje się niczym trafiony jakiś soczysty owoc. Kawałki, prawda, mózgowia oraz tkanek, jakieś kości lecą w każdym możliwym kierunku. Wszyscy, którzy są w promieniu 4 metrów od tego stwora, czyli Cyrus, Gerhard, Quint i Monstrum, robią test agi lub zostają zachlapani tą materią i... Plusy? Nie, zwyczajne. Udaje ci się, dobra. Chodzi o to, że wszyscy, którzy zawalili, zostali obryzgani tym kawałkami mózgu, krwi i elementów czaszki. Po waszych twarzach spływa to, te wszystkie kawałki i musicie sobie poświęcić przynajmniej odrobinkę czasu, żeby oczyścić to z twarzy, żeby po prostu nie nalewało się wam do oczu. Na jedną rundę mechanicznie macie karę minus 10 do wszystkich testów ataków. Coś czuję, że naprawdę Tak, Gerhard. To Gerhard jedną ręką, tą wolną ręką obciera oczy, żeby widzieć cokolwiek. Spogląda tylko na Cyrusa z takim wyrazem w połowie przestrachu, w połowie podziwu dla tego, co zrobił. Strzelał mu nad ramieniem, gdzieś pod pachą, pomiędzy nogami i rozstrzelał tą zjawę. A za pół akcji przesuwam się tu, a za drugie pół akcji będę ciął tego czerwonego upiora. Mhm. Pamiętaj o bonusie. Tak jest. To jest standardowa akcja, bez przycelowania, outnumber. Gdzie jest minus 10? Gdzie wpisać minus 10? Na końcu masz takie optional modifiers attack, minus 10. Minus 10, dobra. I jedziemy. Nie. Okay. No tak. Walter. Słyszałeś, że gdzieś za tobą ktoś przestał istnieć. Tak ci odgłosił. Dobra. I to dosłownie. Combat and actions, shock maw. No cóż, skoro tłuczenie tej czerwonookiej zjawy działa. Działa trochę słabo i pokracznie, ale działa. Tak więc, kurde, tłukę dalej. Normal. Jest zestunowana. No to. No. W dzisiejszym odcinku jak zbudować rzut za plus 50? Rzucić 2 punkty więcej. Stanton. No cóż, no znowu. Powiem co nieco full. Wow. W końcu się przebiłem. Mój Boże. Takżeś go ciął po nodze, że chlusnęła krew obficie i szybko powstała dookoła niego taka czarna kałuża, która mieni się troszeczkę w świetle tej waszej latarni. Monstrum zawyło boleśnie i teraz chyba skieruje się, jakby nie spojrzeć w twoją stronę. Bardzo niezadowolona z tego, co się stało, aczkolwiek nadal bardzo wściekła. No, dobrze, ponieważ jest zestunowany, on nic więcej nie może zrobić. Quint. Quincie, teraz jak masz oczywiście karę minus 10, tak? Jak wspomniałem. Mhm. Którą dopisujesz, jak chcesz znaczyć swojego monosorda i zaznaczysz przeciwnika, to jeszcze powinieneś zrobić w tabelce outnumber opponent by 1. I 1 i optional modifiers minus 10 do ataku. Tak? Mhm. I atak minus 10. Tak. I to jest wściekły atak. Mam dość już tego potwora, który mi się tak strasznie opiera. O mój Boże! Uhu! Tym razem Quint, chyba zainspirowany tym, co się dzieje za jego plecami, już mając dość tego całego
tej całej kawalkady. Sam rozpędza miecz i tnie po jego ramionach, próbując uciąć te wielkie łapska. A, notabene, kiedy wreszcie się zaświeciło więcej światła i dostrzegacie, jak sprawa wygląda, dostrzegacie także, że te istoty, które niegdyś wyglądały na ludzi, mają w sobie podobne modyfikacje do tego, co widzieliście u Saula Arbesta na stole operacyjnym inwestygatora Sanda. To znaczy tak, jakby Saul miał się stać czymś podobnym, lecz nie został dokończony. Podobny płat skóry usunięto z ich frontu, ich trzewi. Tylko tutaj widzicie, że wprawiono chyba jakiś podskórny pancerz. Coś, czego u Arbesta nie zdążono zrobić. Te stwory natomiast mają dziwaczne dłonie, bardzo długie palce, mięsiste, tak jakby pulsujące od wszelkiego rodzaju ścięgien, mocne, służące specjalnie do pochwytywania, ale i potrafiące wyrządzić duże obrażenia. No to był Quint. W takim razie ten upiór nadal się próbuje zrewanżować, choć mu to naprawdę kiepsko wychodzi. On też był ochlapany? Tak. O, bardzo dobrze mi przypominasz. Minus 10 do ataku. Boom. Ale to chyba przez jedną turę, już chyba... Nie, on jeszcze nie atakował. Przez jego turę. Okej. Okay. A tak, Sirus. Dobra. Tak, teraz ja. Mhm. No to cóż... Czerwonooki upiór, trzeba go ostatecznie jakoś zabić. Nie wiem, czy autopistol 4 naboje, je tam w serii jest? Czterema nabojami to już nie wystrzelisz w serii, to już powinno być zablokowane wtedy. No właśnie, no dobra. Ale... A nie, przepraszam, możesz chyba wystrzelić, ale z takim zastrzeżeniem, że chyba tylko tyle pocisków ci weźmie. Były okay, jakieś zasady w jakiejś ramce w podręczniku. Nie mam jakichś plusów, nie mam. Nie, masz tylko ten z Point Blanka, a tak to karę znowuż z tego, że oni są w walce wręcz. Oh shit. 4 hity. 4 na 4. Okejować? Aj, oh, prawie dać. Holy shit. Dobrze, w takim razie wyprułeś resztę swoich pocisków w to monstrum i dostaje te kule, a to tu, a to tam i tak dalej. Jedna wpada w ciało, w rękę, w głowę nawet. Większość ten stwór absorbuje. O, zbiera poziom fatygi. O, będzie ciekawie. To jest... Jest z nim coraz gorzej, a ty wyprułeś się z amunicji. No, ale mogę zmienić teraz. Tak, tak. Gerhard. Te rany Gerharda powodują, że odczuwa przypływ adrenaliny i olał tak, szaleńczy atak oraz jeszcze, znaczy znowu właściwie na potwora. Mhm. Standardowo, nie, olał tak. 1 minus 10 już nie ma. Już nie ma, bo już raz atakowałem. Tak. Mój Boże! Lot los. Uderzasz go potężnie w ramię. Kolejny cios, tym razem mieczem. Zeskrobujesz, praktycznie dokopałeś się do kości. On pada nieprzytomny na 6 minut, zwijając się na początku w agonii, a potem telepie nim straszliwie. Więc jest już celem nieporadnym. Możecie go w sumie dobić. Ten kto kolejny. Albo pobrać próbki jeszcze żyjącego. Walter. Walter, słysząc, że z tyłu walka się już kończy, no to trzeba przyspieszyć trochę tempa. Tak więc tłucze normalnie, tak jak tłukł wcześniej. Niestety uderzasz go tym szokmaulem, aczkolwiek jego cielsko absorbuje resztę uderzenia. A na stuna? A, muszę mu przynajmniej jeden dema zadać. Dobra. Stanton.
No to już to, co zwykle mu wychodziło, więc jeszcze raz powtórzy. Seria ataków. Też nie. God damn it. Ale wy macie pecha. Ci tutaj masakrują, a tamta dwójka się bawi. Się bawi, tak. Okładają go. Próbują pociąć, ale nic z tego. No ten z kolei sam nie wie, kogo bardziej, na kogo jest bardziej zdenerwowany, ale chyba w Stantona walnie. Omiata się z jakimi wielkimi łapskami robi, zarzuca. Próbuje go się czepić. Aha. Uuu, drasnął cię. No i to mocno. Więc poczułeś, jak w twoją pierś uderza ta potężna łapa, która w ostatnim momencie zwinęła się te wszystkie błykowate, żylaste palce, lądują ci na tym twoim pancerzu, praktycznie wbijając się i zmuszając treści żołądkowe do odrobinę cofnięcia. Aż tobą zatrzęsło. Quint. To ja... Byłbym w stanie zaszarżować? Nie bardzo. Gdybym szedł tutaj, powiedzmy. Musisz być po prostej. I tu? Prostopadle, bym się po prostej do niego polecić. A gdybym się poruszył tak i tutaj? Prosto? No to wtedy jakby tu by stał, to byś mu zrobił szarżę. Okej, dobra. No podchodzisz do niego po prostu. No, podchodzę i no, będę go chciał. I teraz macie, przewyższacie go o kolejny, tak, o kolejny outnumber by two. Or more. Czyli jeszcze więcej. Gangbang. Tylko już nie all out attack robisz, tak? Bo już spożytkowałeś część ruchu. Tak. Będzie zwykły, bez aima dwa albo więcej. Mhm. Atak na zero, bo nie mam już modyfikatora. No to tyle. No i nie zabiłem. W rękę. Normalnie upuściłby cokolwiek, by trzymał w ręce, ale ponieważ nic nie trzyma, to trudno się mówi. Ten upiór zwija się i leży nieprzytomny. Znaczy jego ciałem jest pozbawiony przytomności, aczkolwiek jego ciałem jeszcze targają jakieś spazmy, tak bolesne. I traci krew. Ten czerwonaki upiór, on... On leży na ziemi, nieprzytomny, natomiast jego ciałem targają jakieś spazmy. Pomóż tamtym, ja się nim zajmę. To już wystarczy go dobić po prostu. No. Nie, po prostu podejdź Siriusie, zrób odpowiedni atak, a ty Gerhardzie użyjesz w pełni double teama. Ja już nie mam naboju. Ja już używałem double teama. Wyciągam fajkę i zapala. W sumie. Zrobił swoje. Czekajcie, gdzieś tu było efekt karny. Sirius spełnił się życiowo. Gerhard. Okej, Gerhard, ponieważ jest mocno ranny, odpada z niego ta adrenalina, przyklęka przy tym upiorze i mu się przygląda. Z plecaka wyjmuje auspex i go włącza. Kiedy go włączasz, zauważasz, że jest na jakieś 3-4 belki ten sygnał od razu. Szczególnie im bliżej jesteś na przykład jakiejś rozciętej rany, z której się krew wylewa, taka czarna, smolista niemalże, tym na auspeksie wzrasta do jakichś 6 belek. Z 7, tak? Z 7-belkowej skali. Czy wydaje mi się, że można było się z tym czymś skomunikować? Czy to w ogóle jest bezmyślne coś, bezmyślna istota, w sensie... Rzuć sobie na logikę. Bezmyślne zombie. Nie masz pojęcia. Użyj punktu przeznaczenia, dzień się wkrótce kończy. Już użyłem. Już użyłem, mam jeden tylko. Dobiję. Jeżeli jeszcze mogę w tej próbkę. Zawsze mogę pobrać próbkę. To mogłaby się obudzić. Ale żywego byś miał. Jak próbkę. Pobiorę próbkę z żywego, to i będzie miał tak próbkę ta próbka martwą. Nie powiedziałbym, ale dobra. Jak chcesz. Jak wytniesz komuś kawałek skóry, to
tak. Santonie, widzę, że bardzo dobrze znasz się na herezji. No nie. Dobra, czyli po prostu dobijasz mnie, tak? No tak, skoro nie mam pojęcia, czy to się z nią skomunikować z tą postacią, z tym czymś, to dobijam. Okej, okay, już go wykończam. Po prostu no, walisz go tam w łeb czy coś. Rozsmarowałeś mu jego czerep. I ciało przestało się ruszyć. Dobrze. Walter. A Walter chce już skończyć tę walkę, już zmęczony tym oporem, który stawia ta bezmyślna bestia. Poszło. Outnumber pamiętasz, że wyższy, nie? Tak, ustawiłem. Plus 60. O jest. Jak nie trafisz, to będzie... Trafiłem, spokojnie. Dajesz, okej. Okay. Buja. Potężny cios, który trafia prosto w jego trzewia, wstrząsa organami do stopnia, gdzie istota zaczyna się, podobnie jak tamta, trząść w bolesnych spazmach. A trzęsie się jeszcze mocniej, ponieważ to jest szok mało. Dokładnie. Ładunki elektryczne strzeliły w jego wnętrzności, praktycznie je przypalając. I miałeś wrażenie, że towarzyszy temu wszystkiemu taki dźwięk, jakbyś worek napakował balonami z jakimś żelem tudzież wodą i walił w nie bardzo mocno pałką. Słysząc, jak te balony i zbiorniki w środku pękają, wylewając swoje zawartości. Coś czuję, że po tym ciosie na auspeksie wyjdzie 7. Istota pada na ziemię i też tlepie się w konwulsjach bardzo bolesnych, głośno jęcząc, po czym jej czerwone oczy wywijają się na tyle w tył czaszki, że chyba nie ma absolutnie żadnej szansy na to, żeby się jeszcze wam w jakikolwiek sposób stawiał. Stanton. Ta istota jest już bezbronna, tak? Padła na ziemię i wije się w konwulsję. Stanton obraca miecz w swojej dłoni i trafia go na wysokości klatki. Zabijając go, przekręcając szlifingą. Kończy żywot. Mogliśmy pobrać z żywej. No mogliśmy, ale jak już padła decyzja, że nie pobieramy, więc to co, ja będę się wstrzymywał. I tą bestię. Poza tym on mnie zadrapa. A, to jest, widzisz? Tak. Nie, to inna historia, to przepraszam. No i to nie ma, to tamto. Tamten na dole nikomu nic złego nie zrobił, ja nie wiem, o czego chcę stać. Okej, okay. No i tak sprawa wygląda. Pokonaliście 3 monstra w tej mrocznej uliczce. Jedno wybiegło tutaj z jakiegoś tam za kontenera na śmieci i tym podobnych. Już tutaj wam udostępnię, jak to mniej więcej wygląda za dnia. A strzykawki jak najszybciej, moim zdaniem. Gerhard przystępuje do pobrania okazu dla inwestygatora. Jak? Ze swoją tubą. Co robisz? Masz przed sobą istotę, która wygląda na człowieka, w zasadzie tylko, ponieważ dlatego, że jest człowiekokształtna. Widać skóra sino-zielonkawa, bardzo ciemna, czerwone oczy, brakuje jej nosa, każdej z nich zresztą, tak jakby ktoś uznał, że ten flak jest niepotrzebny. A poza tym modyfikacje, jakie na niej znajdujesz, to przede wszystkim ramiona, bardzo silne i sprężyste nogi, tak? Natomiast cała istota ma bardzo długi tułów, jakby też odrobinę przebudowany i jest dość nieporadny. Wspominałeś, że te modyfikacje są podobne do modyfikacji Saula, tak? Tak, choć Saul miał je w takim wczesnym etapie. I w nim inwestygator znalazł ten organizm, który nam pokazywał. Mhm. Czy mówił, gdzie on był, czy my wiemy? Tak, wokół kręgosłupa. Okej, odwracam w takim razie na tyle, na ile to potrafię zrobić. Mhm. Odwracam to coś, tego upiora na brzuch i rozcinam monomieczem kręgosłup. Rozcinasz tkankę zaraz przy jego plecach i zauważasz, że faktycznie wokół takich
bardzo prominentnych kręgów z tymi charakterystycznymi wypustkami owinięty jest jakiś dziwaczny, pulsujący, biały organ przypominający przerośniętego robala de facto. W takim razie przystawiam do tego tą tubę do poboru, do poboru tych organizmów i uruchamiam automat. Uruchamiasz automat, te szczypce mechaniczne chwytają to cholerstwo i wciągają do środka. I wtedy zauważacie coś niesamowitego, gdyż kiedy te szczypce pochwyciły ten dziwny organ, on wygląda, mówię, jak jakaś wielka przerośnięta gąsienica, tylko z takich organicznych, mięsistych wypustek. Kiedy te szczypce metalowe zimne pochwyciły to coś, zaczęły wprowadzać do wnętrza, to nagle ten organ, niczym jakaś istota, zaczęło się wić tymi nóżkami, swoimi wypustkami, rozchlapywać krew dookoła i posykiwać groźnie. Ale w końcu automat wprowadził to do wnętrza, zatrzasnął mocno i widzisz, że w tej tubie jeszcze się to coś telepie z lewa do prawa, próbuje się wyzwolić, tłucze o te ścianki, lecz są na tyle mocne, żeby eksponat nie uciekł. Okej, chowam go z powrotem do plecaka. Bracie Walter, bracie Quint, czy rozpoznajecie objawy choroby, o których mówił wam inwestygator? Właśnie to o to chciałem spytać. Na razie nic nie czujecie. Ale u tych zjaw? Nie. A kiedy była jeszcze szansa na odratowanie po wprowadzeniu surowicy? Po wysypce czy przed? W trakcie wysypki trzeba zaaplikować. Czyli jak będzie wysypka, to trzeba, okej. Okay. Więc może oszczędzajmy jeszcze tą surowicę. No, bo nic nie ma co, dokładnie, nie ma co marnować. A co zrobimy z tym ciałem? Nie możemy jej to tylko zostawić. Kosze na śmieci? Jeśli to jest choroba, no to będziemy... Tutaj są kontenery na śmieci. Może inaczej, skoro z tego jednego pobrałeś, Gerhardzie, to może z pozostałych również, bo może albo to się przenieść na kogoś innego. Albo przynajmniej trzeba zabić ten... Bo nie wiem, ile tego kazu się zmieści w tym... Wydaje mi się, że to jest tylko jeden. No, na jeden. Czyli no to pozostałe trzeba żyły. Zanihilować, bo mimo iż to właśnie umarło, to jeszcze w środku żyje. I może się jakoś przenieść czy coś, albo zostać wykorzystane, co gorsza. Bracia, czy ktoś z was zna się na udzielaniu pierwszej pomocy, medycynie? Mógłby opatrzyć mi moje rany? Cisza. Już myślałem, Gerhardzie, że mówisz o tych zjawach. Czy ktoś mógłby wrócić je do życia? Chciałem porozmawiać. Okej, w takim razie Gerhard próbuje, nie wiem, ręką zatamować krwawienie. Ja mam, Gerhardzie, pływanie. To znaczy, to nie jest krwawienie na tyle, żeby to było tak mechanicznie bloodlust, tak? Też to ci po jakimś czasie... Bardziej fabularnie mówię, że próbuję po prostu przetrzeć te rany, mocniej ścisnąć ubranie, żeby ścisnąć. Mamy jakieś, nie wiem, bandaże czy coś? Tylko steampaki, ale to nie do tego. No wiem. No nic, to w takim razie, panowie, ci, którzy mają miecz, zajmijcie się tym białym cholerstwem. Nareszcie coś mogąc zdobyć z Keith, Quint podchodzi do tego pierwszego zabitego i wbija ten miecz mniej więcej tam, gdzie ten biały robal powinien być. Tak wbija to kilka razy, żeby się na pewno upewnić, czy to coś... Zauważyłeś, że kiedy tak bijesz przede wszystkim po jego kręgosłupie, to całym ciałem zaczynają targać jakieś konwulsje. Ręce, ramiona się troszeczkę podrygują, tak samo odnurza, ale w końcu ciało przestało się ruszać na dobre. No i co? I powoli zaciągam to ciało do śmietnika. A w międzyczasie Walter wyciera swojego szokmaula.
ze wszelkiego śmiecia, żeby nie walczyć ubrudzoną bronią, bo przede wszystkim broń powinna być czysta. A potem siebie tam ogarnia, że jest ranny, to on nie będzie się zajmować przenoszeniem tego cholerstwa do śmieci przecież. Dokładnie, Gerhard to samo. Wręcz przeciwnie, wyjmuje papierosy i częstuje Waltera. Bardzo chętnie. Patrząc, jak pozostali bracia transportują ciała do kontenerów.